Wir wollen uns jetzt dem 3. Kapitel zuwenden und lesen die Verse 1 bis 7. Chcielibyśmy teraz przeczytać z listu do Efezjan z 3. rozdziału, wiersze od 1 do 7. List do Efezjan, 3. rozdział, od 1 do 7. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Kapitel 2, Vers 11 bis 22 haben wir gesehen, dass Gott die Feindschaft wegnimmt. W drugim rozdziale, w tych wierszach od 11 do 22 mogliśmy to oglądać, że Bóg usunął wszelką wrogość. Und dass er uns in seine unmittelbare Gegenwart führt. I to nas doprowadziło do tej bezpośredniej bliskości Boga. Dort sind wir nicht als Gäste. I tam już nie jesteśmy, nie przebywamy jako goście. In diesem Tempel, in dieser Behausung Gottes sind wir zu Hause. Bo tam w tej świątyni, w tym domostwie Bożym, my możemy się czuć jak u siebie w domu. Jetzt in Kapitel 3 kommt er auf das Geheimnis des Christus zu sprechen. A teraz w 3. rozdziale on zaczyna mówić o tej wielkiej tajemnicy Chrystusowej. Zeigt, dass er verantwortlich ist, diesen wunderbaren Ratschluss Gottes zu verkündigen. I pokazuje też to, że to jemu zostało powierzone, aby głosił o tym cudownym postanowieniu Bożym. Der Ratschluss war im Herzen Gottes. To postanowienie było już w sercu Bożym, aber musste auch verkündigt werden. Ale musiało być w jakiś sposób też ogłoszone. Und deshalb, weil der Herr ihm den Auftrag gegeben hat, war Paulus bereit, ihn zu verkündigen. I dlatego, gdy Pan dał takie zlecenie, to Paweł był gotowy, aby o tym głosić wszystkim ludziom. Sind wir auch bereit, den Ratschluss Gottes zu verkündigen? Czy i ty jesteś gotowy do tego, aby ogłaszać wszystkim te postanowienie Boże? Für diese wunderbare Wahrheit zu kämpfen? Czy jesteś gotowy, aby walczyć za tą cudowną prawdą Bożą? Wir müssen sie natürlich erstmal kennen. Naturalnie, najpierw musimy ją sami poznać. Das müssen wir mit dem Verstand verstehen. Sami musimy to naszym rozumiem pojąć. Da muss eine Sache des Herzens werden. Es muss uns wertvoll werden. Ale dodatkowo jeszcze ona musi stać się sprawą naszego serca. Und wenn der Gedanke der Versammlung uns wertvoll geworden ist, dann sind wir auch bereit dafür zu leiden. A dopiero wtedy, gdy te myśli dotyczące zgromadzenia staną się dla nas kosztownymi, dopiero wtedy jesteśmy skłonni, aby za zgromadzenie cierpieć. Und genau das war bei Paulus der Fall. I dokładnie taki był przypadek właśnie w osobie Pawła. Er sagt, ich bin ein Gefangener. Mówi o sobie, ja jestem więźniem. Warum war er hingekommen? Warum war er in das Gefängnis gekommen? Dlaczego on znalazł się w więzieniu? Wenn du das in der Apostelgeschichte nachsiehst, gdy będziemy badali to w Księdze Dziejów Apostolskich, dann wird er zur Verantwortung gezogen. To zauważymy, że on został pociągnięty do odpowiedzialności. Und dann berichtet er davon, dass der Herr ihm erschienen ist und dass er ihn zu den Nationen gesandt hat. I on, stojąc przed tymi, którzy go o to pytali, opowiada, że został przez samego Pana do tego powołany, aby to głosił wszystkim narodom. Gerade um diese Feindschaft zwischen Juden und Nationen wegzunehmen. Właśnie akurat po to, aby usunąć tą nieprzyjaźń, jaka istniała pomiędzy Żydami i pozostałymi narodami. A co wtedy ludzie zobaczyli i powiedzieli? Do tego momentu go słuchali, ale potem zawołali: godzien jest śmierci. Es ging letzten Endes nicht um das Evangelium, bo koniec końców nie chodziło o Ewangelię, sondern um die Gnade Gottes, die sich in der Gnadenzeit völlig offenbaren wollte. Ale chodziło o tą łaskę Bożą, która teraz w obecnym czasie łaski w pełni miała być wszystkim ludziom objawiona. Und das rief den erbittertsten Widerstand der Juden hervor. A to właśnie wywołało te najzaciętsze sprzeciwy ze strony Żydów. Das können wir dann in Apostelgeschichte 22 nachlesen. O tym możemy przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich w 22 rozdziale. Was macht Paulus? A co wtedy Paweł uczynił? Er arbeitet, kämpft und leidet weiter. On pracował, on walczył i on starał się dalej to głosić. Die Wahrheit über diese Versammlung war ihm so kostbar, so wertvoll, dass er gesagt hat: Ich bin bereit. I ta prawda o zgromadzeniu była dla niego tak kosztowna, tak wspaniała, że on powiedział: ja jestem gotowy za nią cierpieć. Zugleich zeigt er uns hier einen goldenen Schlüssel. I tu jednocześnie widzimy taki złoty klucz do tego. Er zeigt, nicht die Umstände sind entscheidend. On pokazuje, że to nie decydujące są okoliczności, sondern wie ich mich zu den Umständen stelle, ist entscheidend. Ale decydujące jest moje nastawienie do tych okoliczności. Und das ist ein goldener Schlüssel, den wir alle gebrauchen können. I to jest właśnie takiego rodzaju, swego rodzaju złoty klucz, który my wszyscy możemy w naszym życiu używać. Auch heute sind manche im Volke Gottes durch schwere Übungen gekennzeichnet. Również i dzisiaj niejedni, którzy należą do ludu Bożego, na całym świecie muszą przechodzić przez różnorodne, wielkie prześladowania i trudności. Paulus bringt die Umstände mit Christus Jesus in Verbindung. Ale Paweł zawsze łączył te wszystkie okoliczności z Chrystusem Jezusem. Er sagt, Christus Jesus hat mich dahin gebracht. On powiedział, że to Chrystus Jezus mnie do tego właśnie powołał. Und dann ist es gut. I dlatego jest to dobre. Kapitel 4, Vers 1 haben wir den gleichen Ausdruck noch einmal. W 4 rozdziale, w 1 wierszu to samo wyrażenie znajdujemy. Da ist er aber verbunden mit dem Herrn. Ale to wyrażenie więzień połączone jest z Panem. In Kapitel 4, 5 und 6 geht es ja um das praktische Verhalten. W 4., 5. i 6 rozdziale mowa jest o naszym praktycznym zachowaniu się w życiu. Und da ist es wichtig, dass wir die Herrschaft des Herrn Jesus über uns anerkennen. I dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy w praktyczny sposób uznali panowanie Pana Jezusa nad naszym życiem. Dann kommt er auf die Gefangenschaft noch einmal in Kapitel 6 zu sprechen. Ale jeszcze dodatkowo w 6 rozdziale mówi o tym swoim zniewoleniu. In Vers 20 sagt er, w 20 wierszu mówi, dass er ein Gesandter ist in Ketten. Że on stał się tutaj tym, który jest posłany, sprawujący poselstwo w tych więzach. Hier sagt er in Kapitel 3, Vers 1, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. A tutaj w 3 rozdziale, w 1 wierszu on po prostu siebie określa: ja jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Ich stehe in Verbindung mit dem Verherrlichten. Ja jestem połączony z tym, który jest uwielbiony. Ich stehe in Verbindung mit dem, der vorher in Niedrigkeit über diese Erde gegangen ist. Ja jestem połączony z tym, który kiedyś tutaj na tej ziemi w tak wielkim uniżeniu chodził. Und diese Verbindung ist so stark. A te połączenie jest tak mocne, sodass ich ganz tiefen Frieden habe. Że ja mogę mieć dzięki temu głęboki pokój. Für wen ist er ein Gefangener geworden? On dla kogo stał się tym więźniem? Für euch die Nationen. Mówi tutaj dla was albo za was, którzy jesteście z narodów albo poganami. Die Nationen waren ja Nutznießer von dem Dienst des Apostel Paulus. To właśnie wszystkie narody korzystały z tej służby apostoła Pawła. Paulus war der Apostel der Nationen. Paweł był tym apostołem narodów. Der Herr hat ihm deutlich gemacht, dass da kein Unterschied ist zwischen Juden und Nationen in der Gnadenzeit. I Pan mu to dobitnie objawił, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy Żydami a narodami w tym okresie łaski. Und indem diese Wahrheit verkündigte, i przez to, że on tą prawdę głosił, war das zum Segen der Menschen aus den Nationen. Stał się dla wszystkich ludzi z narodów wielkim błogosławieństwem. Ein kleiner Exkurs noch nach Römer. Przejdźmy jeszcze tak króciutko w myślach naszych do listu do Rzymian. Akwila und Pryscylla. Tam oglądamy małżonków Akwilę i Pryscylę. Wir lesen mal die Verse 3 und 4. Römer 16, Vers 3 und 4. 16 rozdział listu do Rzymian, 3. i 4. wiersz. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Alle Versammlung der Nationen danken ihnen. Wszystkie zgromadzenia z narodów, dass sie in einer Notsituation für Paulus bereit waren, ihr Leben darzulegen. Że oni w tych trudnych sytuacjach, tak jak i Paweł, byli gotowi, aby nadstawić szyi za nich. Sie erkannten, was Paulus für eine Aufgabe vom Herrn bekommen hatte. Oni to też poznali, jakie zadanie otrzymał od Pana Paweł. Sie freuten sich darüber. Cieszyli się z tego bardzo. Und deshalb dankten sie auch dafür. I dlatego też i za to dziękowali. Nicht Paulus, nie Pawłowi, sondern sie danken Gott, dass Aquila und Priscilla bereit waren, ihr Leben darzulegen. Ale dziękowali Bogu za to, że Akwila i Pryscyla byli gotowi swoje życie za nich oddać. Vers 2 kommt er dann auf seine Verwaltung zu sprechen. W wierszu 2 naszego 3. rozdziału listu do Efezjan mówi też i o tym, że on otrzymał coś, czym musi zarządzać. Es ist die Verwaltung der Gnade Gottes. To jest po prostu zarządzanie łaską Bożą. Die Gnade hat sich nie völliger offenbart, als der Jesus auf die Erde kam und die Gedanken der Versammlung dann verwirklicht wurden. Nigdy łaska Boża bardziej się nie objawiła, jak wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, a te myśli Boże dotyczące zgromadzenia zostały objawione. Die Schöpfung, sagt Psalm 19, verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19 to pokazuje, że całe stworzenie ogłasza tą chwałę Bożą. Aber die Versammlung des lebendigen Gottes, ale zgromadzenie Boga żywego, verkündigt noch eine weitaus größere Herrlichkeit. Głosi jeszcze o wiele większą chwałę. Die Versammlung gehört ja zu der neuen Schöpfung. Bo zgromadzenie należy już do nowego stworzenia. Und Paulus war verantwortlich, diese Gnade Gottes nun auch weiterzusagen. I Paweł widział tą odpowiedzialność, aby tą łaskę Bożą szeroko i daleko głosić. Verwaltung macht deutlich, ich bin verantwortlich für das, was ein anderer mir gegeben hat. Być zarządcą to dobitnie pokazuje, że ja jestem odpowiedzialny za to, co ktoś mi powierzył do zarządzania. Bei dem ungerechten Verwalter lernen wir auch, w stosunku do tego niewiernego zarządcy możemy przeczytać, dass der Herr ihm sagt, warum hast du mein Geld nicht einer Bank gegeben, dass es mehr geworden ist? Pan mu powiedział, dlaczego nie dałeś moich pieniędzy do banku, aby mogły być też pozyskane razem z odsetkami? Der Herr erwartet zu Recht, dass er das, was uns anvertraut hat, von uns treu verwaltet wird und auch vermehrt wird. Pan tego ma prawo od nas oczekiwać, że wszystko to, co On nam powierzył, będzie przez nas tak zarządzane, aby to się pomnażało i było używane w prawy sposób dla dobra innych. Paulus hat das als Gnade empfunden, diesen Dienst. Paweł to odczuwał, że to jest wielką łaską, że on może tego rodzaju służbę wykonywać. so haben auch wir alle diese Gnade, die Gedanken der Versammlung weiterzusagen. Tak też i my mamy to zadanie, aby tą prawdę o zgromadzeniu dalej podawać. Das dürfen wir in den Familien tun. Możemy to czynić wewnątrz naszej rodziny. Und wie freut es uns, wenn ein junger Freund zu uns kommt? A jakże nas to będzie na pewno cieszyło, jeżeli jakiś młody przyjaciel do nas przyjdzie und sagt, ich möchte gerne am Brotbrechen teilnehmen. I powie nam, ja też chciałbym brać udział w łamaniu chleba. Damit bezeugt dass die Art und Weise, wie wir zusammenkommen, als richtig erkannt hat. Tym samym daje świadectwo tego, że ten sposób, w jaki my zgromadzamy się i łamiemy chleb, on uznaje i chciałby tak samo czynić. Und das in den Tagen der Zerrissenheit. A to jeszcze dzieje się przecież w tych dniach, gdy widzimy naokoło nas tak wielkie porozrywanie wśród chrześcijaństwa. Der vielen christlichen Wege. I widzimy tych wiele różnorodnych chrześcijańskich dróg. Das kann nur Gott wirken. I w takiej sytuacji może tylko Bóg to sprawić w sercu danego człowieka. Aber wir alle haben die Verantwortung, auch die Gedanken der Versammlung weiterzusagen. Ale my wszyscy mamy tą odpowiedzialność, aby głosić te myśli dotyczące zgromadzenia. Paulus schreibt hier von einer Offenbarung. Paweł pisze tutaj w tym miejscu o swego rodzaju objawieniu. Die Gedanken der Versammlung, die er vorher uns vorgestellt hat, hat er nicht erdacht. Bo te myśli o zgromadzeniu, które on wcześniej nam przedstawił, to przecież nie były rzeczami przez niego wymyślonymi. Sondern sie kamen von Gott. Ale one wszystkie pochodziły czy przyszły od Boga. Heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist, sagt Petrus. Piotr napisał: święci mężowie Boży, pobudzani przez Ducha Świętego, oni to wszystko zapisali. Keine Schrift ist von eigener Auslegung. I żadne miejsce z Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Somit ist das, was wir in Händen haben, heiliges Wort Gottes, völlig inspiriert, frei von Schwachheit. I tak tym samym widzimy, że to Pismo Święte, które mamy w swoich dłoniach, jest przez Boga w pełni inspirowane i wolne od wszelkiej słabości. Das bezieht sich natürlich auf den Grundtext. Naturalnie te słowa dotyczą tylko i wyłącznie tego oryginalnego tekstu Pisma Świętego. Aber wir sind dankbar, dass wir auch eine gute Übersetzung haben dieses Grundtextes. Ale również możemy być za to wdzięczni, że możemy posiadać w naszych krajach dobre tłumaczenia Pisma Świętego. Dann spricht er von einem Geheimnis. Następnie on mówi o tej tajemnicy. Ein Geheimnis ist etwas, was vorher unbekannt war. Tajemnica to rzecz, która wcześniej była nieznaną. Aber was dann von Gott offenbart wurde durch seine Offenbarung. Ale ona wtedy była przez Boga, przez Jego objawienie przekazana dalej. In Kapitel 1, Vers 9 und 10 haben wir schon mal den Begriff Geheimnis. W pierwszym rozdziale tego listu, w 9 i w 10 wierszu też mamy to określenie tajemnica. Da geht es um das Geheimnis seines Willens. Mowa jest o tajemnicy woli Jego. Und der besteht darin, dass einmal die Universalherrschaft unter Christus gestellt wird. A wszystko to zmierza do tego, że było to postanowione, aby cały wszechświat kiedyś będzie pod panowaniem Chrystusa. Und diese Herrschaft soll nicht alleine ausüben. Ale to panowanie Chrystus ma nie wykonywać samotnie. Wenn wir diesen Zusatz nicht gemacht hätten, wäre die Aussage falsch. Wenn wir diese Zusage nicht gemacht haben, dass wir mit Christus herrschen würden, wäre die Aussage falsch. Gdyby tutaj nie było dopowiedziane, że my razem z Chrystusem będziemy panować, to ta wypowiedź wcześniejsza byłaby przecież błędna. Denn es war ja offenbar zum Beispiel im Psalm 8, dass Christus die Weltherrschaft antreten würde. Bo już i w Psalmie 8 jest mowa o tym, że Chrystus kiedyś obejmie panowanie. Aber dass du und ich neben Christus stehen dürfen, und bei der Verwaltung des Tausendjährigen Reiches mitwirken dürfen, das war unbekannt. Ale to, że ty i ja będziemy mogli stanąć kiedyś obok Chrystusa i razem z Nim sprawować te rządy, to w przeszłych czasach było to rzeczą nieznaną. Zweites Geheimnis haben wir jetzt vor uns in Kapitel 3. Ich möchte noch auf zwei weitere eingehen, in Kapitel 5. I tą tajemnicę, którą mamy opisaną w tym trzecim rozdziale, możemy jeszcze oświetlić wierszami z 5 rozdziału. Wir lesen mal aus Kapitel 5 die Verse 30 bis 32. I w tym 5 rozdziale przeczytajmy te wiersze od 30 do 32. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Da ist es das Geheimnis der Liebe, was seinen völligen Ausdruck in der Liebe des Christus zu seiner Braut findet. Tu jest właśnie ta tajemnica tej miłości, że ta miłość w pełni będzie objawiona w tej miłości, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem a Jego oblubienicą. Und dann haben wir noch ein viertes Geheimnis in Kapitel 6, Vers 19. I czwartą tajemnicę mamy opisaną w tym 6 rozdziale, w 19 wierszu. Da ist es das Geheimnis des Evangeliums. Mowa tutaj jest o tej tajemnicy Ewangelii. Das macht deutlich, dass die gute Botschaft einen weit höheren Umfang hat, als zunächst bekannt war. A to dobitnie pokazuje, że to dobre poselstwo ma o wiele szersze znaczenie i zakres, niż to na samym początku było znane. Hier bei uns haben wir das Geheimnis des Christus. W naszym 3 rozdziale, w 3 wierszu oglądamy tą tajemnicę Chrystusową. Christus ist der Mittelpunkt dieses Geheimnisses. Punktem centralnym tej tajemnicy jest sam Chrystus. Vorher zeigt Paulus noch, dass man bei einem Lesen dieser Gedanken erkennen kann, dass er ein Verständnis darüber hat. Wcześniej Paweł jeszcze to pokazuje, że czytając o tych wszystkich myślach można dojść do swego rodzaju zrozumienia. Um die Gedanken Gottes über die Versammlung verstehen zu können. Aby te myśli Boże dotyczące zgromadzenia można było właśnie zrozumieć, müssen wir einmal gläubig sein. To po pierwsze musimy być najpierw ludźmi wierzącymi, und dann auch ein geistiges Verständnis haben. A do tego jeszcze musimy posiadać duchowe zrozumienie. Davon spricht er in Kapitel 1, Vers 18. O tym również mówi w 1 rozdziale w 18 wierszu. Er spricht von dem Erleuchtetsein der Herzensaugen. Mówi tutaj o oświeceniu oczu serca naszego. Also geistiges Verständnis ist erforderlich. A więc duchowe zrozumienie jest rzeczą wymaganą. Er zeigt in Vers 5, dass dieses Geheimnis des Christus unbekannt war. W wierszu 5 pokazuje, że ta tajemnica Chrystusowa kiedyś była nieznana. Gott hat die Gedanken über die Versammlung, über Christus und seine Versammlung in seinem Herzen verwahrt. Bóg te wszystkie myśli dotyczące Chrystusa i zgromadzenia przechowywał kiedyś w swoim sercu. Gott hatte sich ja immer wieder in Gnade den Menschen zugewandt, um ihn vor dem Tod zu retten. Bóg zawsze w swojej łasce zwracał się do człowieka, aby go ratować od śmierci. Und die größte Offenbarung der Gnade Gottes war der Jesus. A tym największym objawieniem łaski Bożej to był sam Pan Jezus. A co my uczyniliśmy? My Go zaprowadziliśmy na krzyż. Teraz może by ktoś pomyślał, no tak, to teraz całą ludzkość czeka nic innego jak sąd. Ale co Bóg powiedział? Jetzt öffne ich mein ganzes Herz und meinen Himmel, mein Haus. Teraz ja otwieram całe moje serce, otwieram całe niebo i otwieram mój dom. Wir finden also, aus dieser Stelle kann man das eindeutig ableiten, keinen Hinweis auf die Versammlung im Alten Testament. I z tego miejsca dobitnie jest to widoczne, że w Starym Testamencie nie mamy najmniejszej wzmianki dotyczącej zgromadzenia Bożego. Gott hat es verschlossen in seinem Herzen. Bóg miał to zamknięte w tamtych czasach w swoim sercu. Aber in der Fülle der Zeit hat das jetzt Paulus gezeigt. Ale gdy nastąpiło wypełnienie czasu, to on tą myśl objawił Pawłowi. Aber jetzt haben wir das Licht des Epheserbriefes und des Kolosserbriefes. I teraz my też mamy ten list do Efezjan i list do Kolosan. Und jetzt gehen wir zurück ins Alte Testament. Możemy teraz przenieść się do czasów Starego Testamentu und sehen in Geschichten dennoch Hinweise auf die Versammlung. I w historii możemy zauważyć wskazówki albo wzmianki dotyczące tego zgromadzenia. Beispiel 1. Mose 24. Przykładem może być na przykład 24 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Aber die Versammlung selbst finden wir nicht im Alten Testament. Ale opis tego zgromadzenia nigdzie nie znajdujemy w Starym Testamencie. Und es konnte auch nicht offenbart werden, weil es ausschließlich eine Sache des Herzens Gottes ist. I nie mogło być to w tamtych czasach objawione, dlatego że to było wyłącznie tą sprawą serca Bożego. Jetzt ist es seinen heiligen Aposteln offenbart worden. Teraz zostało to objawione jego świętym apostołom. Das macht deutlich, dass die anderen Apostel und Propheten auch ein Verständnis über die Versammlung hatten. A to dobitnie pokazuje, że apostołowie i tamtejsi prorocy mieli to zrozumienie myśli dotyczących zgromadzenia. Es sind seine Apostel und seine Propheten. To mowa jest o jego apostołach i o jego prorokach. Und auch wir wollen daran denken, dass wir sein Eigentum sind, dass er frei über uns verfügen kann. I również i my o tym myślmy ciągle na nowo, że my jesteśmy Jego własnością, co do której On może swobodnie decydować. Und diese Gedanken können wir nur in der Kraft des Geistes erfassen. A tą myśl jesteśmy w stanie tylko pojąć w mocy Ducha. Und die Apostel und Propheten konnten es nur durch den Geist erfassen. I tylko apostołowie, i również też i apostołowie i prorocy mogli to też i pojąć właśnie przez Ducha. Was beinhaltet jetzt das Geheimnis des Christus? Co zawiera w sobie ta tajemnica Chrystusowa? Das zeigt er in Vers 6 nochmal. Jeszcze raz zostaje to nam przedstawione w 6. wierszu. Wir können sagen, es ist der Ratschluss Gottes. Możemy powiedzieć, że to jest postanowienie Boże. Tak dokładnie jak w rozdziałach 1. i 2 zostało to nam przedstawione. Ale Paweł to jeszcze raz teraz podsumowywuje. Und zwar unter dem Schwerpunkt, dass er auf die Nationen zu sprechen kommt. A mianowicie kładąc nacisk na to, że i ludzie z narodów mają być wzięci pod uwagę. In Kapitel 2 hat er gezeigt, dass die Feindschaft zwischen den Nationen und den Juden weggenommen worden ist. W tych rozdziałach 1. i 2 jest pokazane, że ta nieprzyjaźń pomiędzy Żydami i narodami została już usunięta. Und jetzt zeigt er, dass die Gläubigen aus den Nationen Miterben sind. A teraz on pokazuje, że wierzący ludzie pochodzący z narodów stają się współdziedzicami. Dieses haben wir besonders in Kapitel 1, Vers 8. O tym szczególnie czytamy w 1. rozdziale, w 8. wierszu, bis vielleicht Vers 21. Aż do wiersza 21. Wir sehen in Vers 10, den wir schon gelesen haben, dass es der Vorsatz Gottes ist, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. I możemy przeczytać w tym 1. rozdziale, w 10. wierszu, że to było właśnie postanowieniem Bożym, aby wszystko zgromadzić pod jedną głową. Und Diese Herrschaft umfasst nicht nur die Herrschaft auf der Erde. I to panowanie tej jednej głowy nie obejmuje tylko panowania tutaj na tej ziemi, sondern die Herrschaft genauso in dem himmlischen Bereich. Ale również obejmuje też i wszystkie zakresy niebiańskie. Und dass wir auch ein Erbteil empfangen haben. I że i my staliśmy się uczestnikami tego dziedzictwa. Er ist der Erbe. On jest tym dziedzicem. Und wir erben mit ihm. A my jesteśmy współdziedzicami i razem z nim dziedziczymy. Die Gläubigen aus den Nationen erben mit ihm. Tak, wszyscy wierzący z narodów współdziedziczą razem z nim. Die vorher ohne Bürgerrecht waren. Wszyscy ci, którzy wcześniej byli bez tego prawa do bycia obywatelami, współobywatelami. Die keine Verheißung hatten. Wszyscy ci, którzy wcześniej nie mieli obietnicy. Keine Hoffnung hatten. To byli ludzie, którzy nie mieli żadnej nadziei. Die ohne Gott waren. To byli ludzie, którzy byli bez Boga. Die erben jetzt. Oni teraz są współdziedzicami. Römer 8. Rzymian 8 rozdział pokazuje, Erben Gottes und Miterben Christi. Że jesteśmy dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi. Kannst du das verstehen? Czy jesteś w stanie to w ogóle zrozumieć? Alle Herrlichkeit, die Herr Jesus Christus zu Recht bekommen hat, als Anerkennung seiner Person, seines Werkes, will er mit uns teilen. Wszelką chwałę, którą Pan Jezus otrzymał jako uznanie tego dokonanego przez Niego dzieła, On chce razem z nami podzielić. Wir erben mit Christus. My jesteśmy współdziedzicami razem z Chrystusem. Und wir erben mit den Gläubigen aus den Juden. I my jesteśmy też i razem współdziedzicami z pozostałymi wierzącymi i również wierzącymi z Żydów. Das hat mit dem Judentum überhaupt nichts mehr zu tun. Oczywiście to w żaden sposób nie ma powiązania z żydostwem. Sondern die Versammlung hat einen himmlischen Charakter. Ale zgromadzenie posiada niebiański charakter. Und diese Unterschiede sind weggeräumt. A wszelkie różnice pomiędzy Żydami i poganami zostały usunięte. Wir haben ja hier in Vers 6 dreimal dieses mit. I w 6. wierszu tego 3. rozdziału trzykrotnie jest napisane, że jesteśmy współ albo razem. Das heißt immer in Verbindung mit Christus. To zawsze wskazuje na to, że jesteśmy powiązani z Chrystusem in Verbindung mit den Gläubigen aus den Juden. I powiązani z wierzącymi pozostałymi, jak również też i wierzącymi z Żydów. Der zweite Begriff ist mit einverleibt. Mit einverleibt in Vers 6. Ein Leib sind. I drugie określenie jest tutaj w tym wierszu 6 pokazane, że my jesteśmy jednego ciała, członkami jednego ciała. Auch das ist eine wunderbare Wahrheit. To też jest cudowną prawdą. Wir sind nicht nur in die Gegenwart Gottes gekommen. My nie tylko przyszliśmy do tej obecności Bożej, dürfen uns in den himmlischen Örtern aufhalten. I nie tylko możemy przebywać w tych niebiańskich miejscach, sondern sind so innig mit Christus verbunden, dass die Heilige Schrift von einem Leib spricht. Ale tak mocno jesteśmy z Chrystusem połączeni, że Pismo Święte może mówić o nas, że jesteśmy członkami jednego ciała. Diesen Gedanken hatten wir zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 22 und 23 angedeutet. Tą myśl już mamy wzmiankowaną w 1. rozdziale, w 22 i 23 wierszu. Da wird in Vers 23 gesagt, dass sie sein Leib ist. W 23 wierszu jest to już stwierdzone, że jesteśmy ciałem Jego. Aber Vers 22 macht deutlich, dass das zukünftig gesehen wird. Ale wiersz 22 pokazuje, że jest to sprawą jeszcze, która leży w przyszłości. Wenn Christus die Herrschaft angetreten haben wird als Universalerbe. Wtedy, gdy Chrystus już obejmie wszelkie dziedzictwo i będzie tym, który nad całym wszechświatem będzie panował. Dann wird ihm diese Versammlung geschenkt. I to wtedy jemu będzie zgromadzenie podarowane. Aber dennoch darf sie auch jetzt schon sein Leib sein. A pomimo tego już teraz może być zgromadzenie jego ciałem. Wir haben den Gedanken des einen Leibes auch in Kapitel 2, Vers 15 und 16. I tą myśl dotyczącą jednego ciała też znajdujemy w drugim rozdziale, w 15 i 16 wierszu. Und wenn wir an 1. Korinther 10 denken, a gdy pomyślimy o 10 rozdziale z pierwszego listu do Koryntian, ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Że jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem, my, których nas jest wielu. Eins verhasst, untereinander hassend. Kiedyś byliśmy znienawidzeni i siebie nawzajem nienawidzący. Einen größeren Gegensatz gibt es überhaupt nicht. Czegoś bardziej przeciwstawnego nie można sobie wyobrazić. Und jetzt diese Einheit dargestellt in einem Körper. A teraz może być to zobrazowane w tej jedności jednego ciała. Der dritte Ausdruck ist Mitteilhabe der Verheißungen. A trzecie wyrażenie to jest właśnie, że jesteśmy w tym 6. wierszu 3. rozdziału współuczestnikami tej jednej obietnicy. Alle Verheißungen, die Christus gegeben worden sind, wszystkie obietnice, które zostały darowane Chrystusowi, die sind jetzt auch uns gegeben, den Gläubigen aus den Nationen und den Gläubigen aus Israel. Zostały również i nam darowane, wierzącym z narodów i wierzącym z Żydów. Davon hat er auch in Kapitel 1, Vers 1 bis 7 gesprochen. O tym również też i mówi 1. rozdział od 1 do 7 wiersza. Und auch im 3. Kapitel kommt er später nochmal drauf zurück. Ale również i w dalszej części 3. rozdziału o tym będzie mowa. Noch ein Gedanken im Hinblick auf die Welt. I jeszcze myśl dotycząca świata. Von dem, was wir gesagt haben, versteht keiner was, außer den Kindern Gottes, die erleuchtet sind. O tym, co przed chwilą mówiliśmy, nie jest w stanie nikt ze świata zrozumieć, za wyjątkiem tych, którzy są dziećmi Bożymi. Und wie wenig verstehen wir auch manchmal davon nicht. A jak niewiele my też czasami z tego rozumiemy. Weil unser Zustand so schwach ist. Dlatego, że nasz stan bardzo często jest tak bardzo słaby. Weil wir es manchmal mit der Sünde nicht so genau nehmen. Dlatego, że my bardzo często nie bierzemy tak bardzo poważnie sprawę grzechu. Aber einmal, wenn wir bei Christus sind, werden wir es voll verstehen. Ale kiedyś, gdy będziemy razem już z Chrystusem, będziemy to w pełni rozumieli. Aber die Welt wird auch einmal etwas davon verstehen. Ale również też i świat kiedyś będzie to rozumiał. Aus Johannes 17 lasst uns einen Vers lesen. I chcemy przeczytać jeszcze z Ewangelii Jana z 17 rozdziału jeden wiersz. Johannes 17, Vers 23. 23 wiersz. Jana 17 rozdział, 23 wiersz. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Da sagt er, dass die Welt erkennen soll. Tutaj powiedział to wyraźnie Pan, że świat ma to poznać. Dass der Vater ihn gesandt hat, że Ojciec go posłał. Dass die Welt erkennen soll, dass der Vater die Gläubigen geliebt hat. I że świat ma to poznać, że Ojciec umiłował wierzących. Mit der gleichen Liebe, mit der er seinen Sohn geliebt hat. Dokładnie tą samą miłością, jaką on umiłował swojego syna. Dieser Wunsch des Herrn geht in Erfüllung. I to życzenie Pana będzie spełnione. 1. Johannes 3, Vers 2. Lesen wir mal den Vers. 1. Johannes 3, Vers 2. Pierwszy list Jana, 3. rozdział, 2. wiersz. Wenn wir mit Christus wieder auf die Erde kommen, gdy my razem z Chrystusem przyjdziemy kiedyś na tą ziemię, dann werden wir ihm gleich sein, sagt 1. Johannes 3, Vers 2. Wir lesen mal den Vers. To będziemy jemu podobni, tak jak to czytamy właśnie w pierwszym liście Jana, 3. rozdział, 2. wiersz. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Uns Gläubigen ist es offenbart worden, jetzt schon. Nam, wierzącym, ta sprawa już teraz została objawiona. Aber vor der Welt ist es noch nicht offenbart worden. Ale przed całym światem jeszcze ta sprawa nie była objawiona. Und Gott wird nicht nur die Herrlichkeit seines Christus als König der Könige und Herr der Herren darstellen. Nie tylko objawi tą chwałę Chrystusa jako Króla Królów i Pana wszystkich Panów, ale Bóg chce, aby Chrystus przyprowadził ze sobą również wszystkich wierzących. I wtedy dopiero świat będzie mógł to poznać, że to my też jesteśmy tymi uczestnikami chwały Bożej. Dass gerade dadurch, dass wir neben Christus stehen, die Herrlichkeit Gottes dokumentiert wird. Że właśnie dlatego, że obok Chrystusa będziemy mogli stać, dokumentuje to, że Chrystus został tą chwałą przez Boga obdarzony. Das macht auch 2. Thessalonicher 1 noch deutlich. Jeszcze drugi list do Tesaloniczan to pokazuje. Vers 10. Drugi list do Tesaloniczan. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Pierwszy rozdział, 10. wiersz. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Man könnte denken, wir preisen den Herrn dann, wenn wir neben ihm stehen. I można pomyśleć, że my będziemy wysławiać Pana, gdy będziemy obok Niego stali. Aber das ist nicht der Gedanke. Ale tu nie jest taka myśl zawarta. Sondern dadurch, dass wir dann neben Christus stehen, wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Ale tu myśl jest taka, że ponieważ stoimy obok Chrystusa, to ta chwała Boża będzie teraz objawiona. Die Menschen werden das bewundern, was Gott getan hat. I ludzie będą mogli teraz podziwiać, co Bóg uczynił. Was hat dazu geführt? I co do tego doprowadziło? Nur der Glaube. Der Glaube. Tylko wiara. Uns hat der Glaube dahin gebracht. To nas właśnie do tego doprowadziła wiara. Der Glaube war die Hand, die die Verheißung Gottes ergriffen hat. To wiara była tą ręką, która uchwyciła się tych obietnic Bożych. Und der Glaube stützt sich auf das Werk Gottes, auf das Werk von Golgatha. I wiara również opiera się o to dzieło Boże dokonane przez Pana na górze Golgoty. Indem er zu der Gnade Gottes Zuflucht nimmt. Przez to, że również też i znajduje swoją ucieczkę, czy swoje skrycie w tej łasce Bożej. Diese Begriffe werden verbunden, indem er auf das Evangelium hinweist, zum Schluss des 6. Verses. I te myśli są razem ze sobą połączone, tak jak to oglądamy pod koniec 6. wiersza, że to wszystko jest przez Ewangelię. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy. My wierzymy. To znaczy, że my uznaliśmy ten wyrok Boży w stosunku do nas zgubionych i że z naszej strony powstało, zgodne z wolą Bożą, zasmucenie z powodu tego. I wtedy możemy we wierze przyjąć to zbawienie oferowane nam przez Pana Jezusa. Albo w Panu Jezusie. Tak, to jest właśnie treść tej dobrej nowiny, tego dobrego poselstwa Ewangelii. Vers 7 zeigt er, dass er der Diener dieses Evangeliums geworden ist. Wiersz 7 pokazuje nam, że Paweł stał się sługą tej Ewangelii. Er hatte ein ganzes Herz für das Evangelium. On przecież miał całe serce dla Ewangelii. So freuen wir uns auch heute, wenn noch Gnadengaben gegeben hat. I tak możemy się jeszcze po dziś z tego cieszyć, że Pan darował tego rodzaju łaskę. Diese Gnadengabe des Evangelisten. I darował również te dary łaski ewangelistów. Männer können sich hinstellen und das Evangelium verkündigen und die Leute bleiben stehen. I mężowie mogą stanąć i głosić Ewangelię, aby ludzie to rozumieli i mogli to przyjąć. Welch ein Gnadengeschenk von Gott. Jakiż to jest wspaniały podarunek łaski Bożej. Er sieht sich übrigens hier als Diener des Evangeliums. Paweł widzi samego siebie jako tego sługę Ewangelii. Das Evangelium wird hier personifiziert. I ta Ewangelia jest spersonifikowana. Wie sehr macht er sich eins mit dieser guten Botschaft. O, jak bardzo on się jednoczył z tą dobrą nowiną. Paulus war ein Evangelist besonderer Art. O, Paweł był naprawdę ewangelistą szczególnego rodzaju. Konnte er das aus sich heraus? Czy on to potrafił czynić ze siebie samego? Nein, er sah es als Gabe der Gnade Gottes an. Nie, on to tutaj określa, że to jest darem łaski Bożej. Für Gnadengaben tun wir absolut nichts. Aby otrzymać te dary łaski Bożej, nie jesteśmy w stanie niczego uczynić, aby to otrzymać. Können wir auch nichts tun. Nawet nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Sie werden uns geschenkt, deshalb heißt es gegeben. I dlatego one nam zostały podarowane. Wir können sie nicht erarbeiten. Nie jesteśmy w stanie je w niczym odpracować. Und es ist reine Gnade. Nie, to jest tylko z czystej łaski. Aber wenn ein Bruder so eine Gnadengabe hat, ale jeśli jakiś brat ma tego rodzaju dar łaski Bożej, dann muss er sie auch anfachen. To również i on musi rozniecać ten dar łaski Bożej. Dann ist er verantwortlich, diese Gabe auch auszuüben. On jest też i za to odpowiedzialny, aby wykonywać ten dar łaski Bożej. Wir müssen ihm auch die Gelegenheit dazu geben. I po prostu my musimy sami dawać tą sposobność, aby ten dar łaski Bożej mógł być wykonywany. Nur so kann sich eine Gabe entwickeln. Bo tylko w ten sposób jakiś dar będzie mógł się rozwijać. Aber was noch wichtiger ist, ale co jeszcze jest ważniejsze, dass wir die richtige Gesinnung haben dabei. Abyśmy byli nacechowani właściwym usposobieniem. Und das sehen wir gerade bei Paulus. I to właśnie oglądamy dobitnie w osobie Pawła. Dass er sich als Diener des Evangeliums hier bezeichnet. Że on siebie samego tutaj określa jako sługę Ewangelii. Dass er die Gnade Gottes rühmt, die ihm diese Fähigkeit geschenkt hat. Że on może wychwalać tą łaskę Bożą, która go do tego właśnie uzdolniła. Und er übte sie nicht in eigener Kraft aus. I on nie wykonywał tego daru z własnej siły, sondern in der Kraft Gottes. Ale w mocy Bożej. Diese Kraft Gottes ist unerschöpflich. A ta moc Boża jest niewyczerpana. Und sie ist auch dann noch tätig, wenn der Widerstand ganz groß wird. I ona może być nawet wtedy czynna, gdy nawet spotyka się z wielkim sprzeciwem albo oporem. Haben wir etwas von Traurigkeit in diesen Versen gelesen? Czy w tych wierszach czytaliśmy cokolwiek zasmucającego? Nein, er hatte uns von seiner Gefangenschaft berichtet. Nie, on wprawdzie nam tu opisuje, że on jest więźniem. Und dann kommt er gleich auf das Geheimnis des Christus wieder zu sprechen. A potem natychmiast przechodzi do omówienia tej tajemnicy Chrystusowej, wo der ganze Reichtum der Gnade Gottes zu finden ist, w której to można znaleźć całe bogactwo łaski Bożej, wo die ganze Herrlichkeit der Gnade Gottes ihren Niederschlag findet. Gdzie cała łaska Boża może być właśnie tutaj przedstawiona, zobrazowana. Wir können also sagen, a więc my możemy powiedzieć, Paulus zeigt uns hier seine Verantwortlichkeit im Ewangelium gegenüber. Paweł pokazuje nam odpowiedzialność, jaką on podjął się w stosunku do tej Ewangelii, ale również też i w stosunku do tej tajemnicy Chrystusowej. A w następnym urywku on przechodzi jeszcze dalej, opisując o tych bogactwach Chrystusowych. Wir lesen jetzt die Verse 8 bis 13. I przeczytajmy teraz jeszcze wiersze od 8 do 13. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez zgromadzenie różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. A przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Paulus vergleicht sich hier mit den Heiligen. Paulus vergleicht sich hier mit den Heiligen in Vers 8. Paweł porównuje się tutaj w tym 8 wierszu z pozostałymi świętymi. Und er sagt, ich bin der Allergeringste. I mówi o samym sobie, że ja jestem jednym z najmniejszych. In Vers 7 haben wir schon seine Demut berührt. W wierszu 7 już mogliśmy podziwiać jego pokorę. Und jetzt sehen wir durch den Quervergleich. A tutaj poprzez te porównanie widzimy, dass er wieder sehr demütig ist. Że on znowu jest bardzo pokorny. Er sagt, ich bin der Allergeringste von allen Heiligen. I mówi o samym sobie, że ja jestem najmniejszym ze wszystkich świętych. O, jakże on tutaj jest przyozdobiony tą pokorą. Hatte der Herr nicht zu Ananias gesagt in Apostelgeschichte 9, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß? Czy właśnie Pan nie powiedział do Ananiasza w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, że ten Paweł będzie moim narzędziem wybranym? War er nicht derjenige, der als Apostel der Nation eine besondere Aufgabe hatte? Czy to nie był właśnie on, który w stosunku do narodów otrzymał szczególne polecenie? Waren ihm nicht unaussprechliche Dinge anvertraut worden? Czy to właśnie nie jemu nie zostały powierzone te wspaniałe, niewypowiedzianie wielkie rzeczy? Hat er nicht vor seiner Bekehrung viele überholt von seinen Alterskollegen? Czy i on przed nawróceniem swoim nie wyprzedzał w świętości wielu swoich współczesnych kolegów? Aber jetzt hat er eine völlig andere Sichtweise. Ale teraz on tutaj na to wszystko patrzy z całkowicie innego punktu widzenia. Alles, was vor der Bekehrung für ihn Gewinn war, hat er jetzt für Dreck und Verlust geachtet. Bo wszystko to, co przed nawróceniem mógłby traktować jako swoje wielkie przymioty i swój zysk, teraz dla niego było to wszystko jak śmieci. Und je demütiger wir sind, umso herrlicher offenbart sich die Gnade Gottes. I tak też i my, im bardziej będziemy pokornymi, tym bardziej będzie objawiała się promieniująca chwała Boża. Einen weiteren Vergleich haben wir in 1. Korinther 15. Dalsze porównanie możemy znaleźć też w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Da vergleicht sich Paulus mit den anderen Aposteln. I tam czytamy o porównaniu Pawła z pozostałymi apostołami. Was sagt er da in Vers 9? Co możemy przeczytać w wierszu 9, pierwszy list do Koryntian 15:9. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Da nimmt er auch wieder den geringsten Platz ein. Znowu oglądamy, jak zajmuje on te najskromniejsze, najbardziej uniżone miejsce. Wie spricht das do unser Herzen an? O, jak bardzo to przemawia do naszych serc. 1. Timotheus 1. Spójrzmy jeszcze do pierwszego listu do Tymoteusza, do pierwszego rozdziału. Vergleicht er sich mit den Sündern. I czytamy tam, że on siebie samego porównuje z grzesznikami. Und sagt in Vers 15. I mówi o tym w 15 wierszu, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 wiersz. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Auch da zeigt Paulus, ich bin der größte der Sünder. W tym określeniu pierwszy Paweł pokazuje, że ja jestem największym z wszystkich grzeszników. Und wenn wir überlegen, in welcher Zeit die einzelnen Briefe abgefasst wurden, a gdy weźmiemy pod uwagę, w jakich okresach czasu poszczególne listy były pisane, dann ist es genau diese Reihenfolge: 1. Korintherbrief, Efezerbrief, 1. Timotheusbrief. To możemy stwierdzić, że dokładnie ta kolejność jest zachowana. Pierwszy list do Koryntian, list do Efezjan i potem list do Tymoteusza. Und so können wir sagen, die Gnade Gottes ist ihm immer größer geworden. I tak możemy powiedzieć, że łaska Boża jest tutaj pokazywana ciągle coraz to większa. Dieser Mann ist immer demütiger geworden. Bo ten mąż staje się coraz to bardziej pokornym. Er rühmt die Gnade Gottes in unserem Kapitel. I tak, wracając do naszego trzeciego rozdziału listu do Efezjan, możemy czytać, że on chlubi się tą łaską Bożą, die ihm diesen Auftrag gegeben hat, den Reichtum des Christus den Nationen zu verkündigen, która mu dała to zlecenie, aby dokonać tego zwiastowania poganom, tego niezgłębionego bogactwa Chrystusowego. Was das für diesen früheren Pharisäer war, zu den Nationen zu gehen. Cóż to, jakaż to wielka rzecz była, aby ten dawny Żyd, faryzeusz, teraz poszedł do pogan? Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Myślę, że my wszyscy nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to było dla niego. Ein Sohn von Pharisäern. Będąc synem ojca faryzeusza. Ein Pharisäer von Pharisäern. Bo pisze o sobie faryzeusz z faryzeuszy. Nach der strengsten Sekte der väterlichen Religion auferzogen. Wychowany według najostrzejszych przepisów zakonu faryzejskiego. Aber das war alles Vergangenheit. Ale dla niego to wszystko już było przeszłością. Seitdem er den Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit gesehen hatte, zog ihn eine tiefe Liebe auch zu den Menschen aus den Nationen. Bo po tym, gdy jemu objawił się Jezus Chrystus w chwale, był tak wypełniony miłością Bożą do wszystkich ludzi, nawet z narodów. Er bezeichnet das Geheimnis des Christus hier als Reichtum des Christus. On tą tajemnicę Chrystusową określa jako bogactwo Chrystusowe. Ja, wenn wir die Punkte in Vers 6 noch einmal vor unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen, müssen wir auch sagen, was für ein Reichtum ist das? Gdy wszystkie punkty z tego 6. wiersza teraz sobie tak jedno po drugim przemyślimy, to na pewno dojdziemy do tego wniosku, jak to jest ogromne bogactwo Chrystusowe. Der Reichtum, der in Christus war, te bogactwo, które było w Chrystusie, den er sich erworben hat, te bogactwo, które Chrystus dla siebie samego pozyskał, den will er teilen mit dir und mir. To teraz Chrystus chce podzielić z Tobą i ze mną. Vers 9. I teraz spójrzmy na wiersz 9. Spricht er wieder von einem erleuchtet werden. Mówi on tutaj znowu o tym, że jesteśmy oświeceni. Das hatten wir vorher schon mal, das Verständnis zu haben. Wcześniej już o tym mówiliśmy, gdy była mowa o tym zrozumieniu. Er wendet sich hier an alle Menschen. I on teraz zwraca się do wszystkich ludzi. Er spricht von der Verwaltung des Geheimnisses. I mówi tutaj o tym zarządzaniu tej tajemnicy. Und zeigt noch einmal, dass es verborgen war in Gott. I jeszcze raz to pokazuje, że ta tajemnica była ukryta w Bogu. Wenn es vor Menschen verborgen war, so war es aber doch bei Gott gesichert. Jeśli nawet przed ludźmi była zakryta, to jednak w Bogu była ona bezpieczna. Diese Macht, die Gott eigen ist, sie kommt auch in Verbindung mit der Versammlung zum Ausdruck. Ta moc, która jest cechą Boga, ona jest teraz wyrażona poprzez właśnie zgromadzenie. Wie er durch das Wort seiner Macht das ganze Universum hervorkommen ließ. Ten, który słowem swojej mocy sprawił, że zaistniał cały wszechświat. So ist auch die Versammlung durch ihn hervorgekommen. Tak też i on jest tym, który sprawił, że przez niego powstało zgromadzenie. Kein Mensch hat etwas dazu beitragen können. Żaden człowiek nie mógł do tego dzieła niczego ze siebie samego dodać. Es ist das Wunder der neuen Schöpfung. Bo jest to cud nowego stworzenia. Das dürfen wir verstehen. My możemy teraz to wszystko rozumieć. Im Glauben. I pojmować wiarą. Aber Vers 11 zeigt uns, ale wiersz 11 pokazuje nam, dass wir nicht alleine diejenigen sind, die sich dafür interessieren, że nie jesteśmy tylko jedynymi, którzy się tą sprawą interesują. Ich meine jetzt Vers 10. Mam na myśli 10. wiersz, przepraszam. Sondern es sind die Engel. Ale również też i są aniołowie. Sie werden hier als Fürstentümer und Gewalten beschrieben. Oni są tutaj opisani jako te nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich. Die Engel sind ja vor der Erschaffung der Menschen hervorgegangen. Bo jak wiemy, aniołowie zostali stworzeni przed stworzeniem człowieka. Als die Schöpfung durch die Macht Gottes hervorkam, jubelten sie. Bo gdy całe stworzenie tego świata i człowieka powstało, to czytamy o tym, że aniołowie zakrzyknęli z radości. Das sagt Job 38. O tym możemy przeczytać w Księdze Joba w 38 rozdziale. Diese Engel, diese nicht gefallenen Engel haben ihren Aufenthaltsort in den himmlischen Örtern. I ci aniołowie, którzy nie upadli, oni mają teraz swoje miejsce przebywania w tych okręgach niebieskich. Aber sie haben ein Augenmerk auch auf die Versammlung. Ale oni również i kierują źrenicę swojego oka na zgromadzenie. Diesen geistlichen Bau, von dem wir vorher gelesen haben. I patrzą na tą duchową budowlę, o której już w poprzedniej godzinie mówiliśmy. Die Behausung Gottes. I patrzą na te domostwo Boże. Dieser Tempel. I patrzą na tą świątynię. Wenn Gläubige jetzt zusammenkommen als Versammlung. I gdy ludzie wierzący teraz się zbierają jako zgromadzenie, to również i na nich patrzą aniołowie. I czytając pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, dowiadujemy się, że właśnie z powodu tych aniołów nasze niewiasty również nakrywają głowę. Das sagt 1. Korinther 11 ganz deutlich, der Engel willen. Bo tam dobitnie jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, że nakrywają swoją głowę z powodu aniołów. Engel sind ja gewaltige Wesen. A przecież aniołowie są tak potężnymi istotami. Zigtausende konnte ein Engel in einer Nacht umbringen. Dziesiątki tysięcy wojsk nieprzyjacielskich mogło być zabitych przez jedną noc, przez działanie jednego anioła. Gewalt an Kraft, sagt Psalm 103. A czytamy również i w Psalmie 103, że oni mają do dyspozycji tą moc potęgi Bożej. Doch was sehen Sie in der Versammlung? A jednak oni przyglądają się zgromadzeniu. Die Weisheit Gottes. I w tym zgromadzeniu widzą mądrość Bożą. Wer hätte einen Weg erdenken können außer Gott? Któż taką drogę mógłby wymyśleć oprócz Boga? Dass tote Menschen auf einmal eine Versammlung Gottes bilden können. Że upadli ludzie mogą teraz stanowić te osoby, którymi Bóg się interesuje. Es ist die Zielsetzung Gottes, dass diese Engel in der Versammlung Gottes diese Weisheit sehen. To właśnie jest też i celem Bożym, aby aniołowie mogli w zgromadzeniu tą mądrość Bożą oglądać. Die Engel haben uns beobachtet, als wir noch ungläubig waren. Aniołowie również i na nas spoglądali, gdy byliśmy jeszcze niewierzący. Und sehen jetzt unsere neue Position. A teraz widzą nas w całkowicie nowej pozycji. Sie erkennen, das kann nur die Weisheit Gottes gemacht haben. I mogą to poznać, że tak mogło się stać tylko przez mądrość Bożą. Sie erkennen, dass seine Gedanken viel höher sind als die Gedanken der Menschen oder der Engel. I w ten sam sposób poznają, że myśli Boże są o wiele wznioślejsze niż myśli ich i ludzi. Sie erkennen, dass die Wege Gottes viel höher sind als die Wege der Menschen oder der Engel. I mogą poznać, że drogi Boże są bardziej wzniosłymi niż drogi ludzi albo aniołów. Sie erkennen aber auch, dass die Gerichte Gottes viel höher sind als die, was ein Mensch sich vorstellen kann. Ale również i poznają to, że sądy Boże są o wiele bardziej wzniosłymi niż mogą oni sobie to wyobrazić. Ja, wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann können die Engel etwas davon sehen. Tak, jeżeli zgromadzamy się jako zbór, to aniołowie mogą coś z tych rzeczy zrozumieć, ale również i będą tą mądrość Bożą oglądali w przyszłości. Es ist nicht nur die Weisheit, sondern die mannigfaltige Weisheit Gottes in der Versammlung Gottes. To nie tylko jest mądrość, ale czytamy, że to jest różnorodna, wieloraka mądrość Boża objawiona w zgromadzeniu. Gdy będziemy widzieli tylko ten jeden aspekt, że każde miejscowe zgromadzenie może być wyrażeniem tej jedności ciała, to jakże wielka myśl w tym jest zawarta. Ein Geschlecht kommt, ein Geschlecht geht. Bo przecież wiemy, że pokolenie za pokoleniem przychodzi i odchodzi. Und trotzdem sorgt die Weisheit Gottes, dass dieser Körper immer eine gewisse Harmonie, eine Ganzheit ausstrahlt. A pomimo tego mądrość Boża stara się o to, aby ta jedność była i ta harmonia w tym jednym ciele była ciągle na nowo widoczna. Es ist ein Organismus, der von Gott, dem Heiligen Geist, gesteuert wird. Jest to organizm, który przez Boga Ducha Świętego jest kierowany. Wenn ein Bruder heimgeht, bo gdy jakiś z braci odchodzi do Pana, zasypia, entsteht eine Lücke. To z pewnością w zgromadzeniu powstaje luka. Er kann seinen Dienst nicht mehr ausüben. Bo ten brat już nie może swojej służby wykonywać. Aber der Herr in seiner Weisheit bereitet andere vor, diese Lücke auszufüllen. Ale Pan w swojej mądrości przygotowywuje inną osobę, aby tą lukę mogła wypełnić. Er steuert die Umstände eines jeden Gliedes ganz individuell. I on steruje okolicznościami każdego członka zgromadzenia w indywidualny sposób. Er sorgt dafür, dass der Gedanke der Versammlung in den Herzen immer tiefer verankert wird. I on o to się stara, aby te myśli dotyczące zgromadzenia Bożego ciągle coraz to bardziej były w naszych sercach zakorzenione. Damit diese vielfältige Weisheit Gottes auch ihren Ausdruck finden kann. Aby również ta różnorodność tej mądrości Bożej mogła być w zgromadzeniu też i przedstawiona. Vers 11 wird dieser wunderbare Ratschluss oder Vorsatz als ewiger Vorsatz uns vorgestellt. I wiersz 11 pokazuje, że to różnorodne postanowienie jest tutaj nazwane jako te wieczne postanowienie, odwieczne. Er ist in der Ewigkeit gefasst worden. Bo ono rzeczywiście w przeszłej wieczności było podjęte. Und er hat ewige Auswirkungen. Ale również też i na przyszłą wieczność ma swoje oddziaływanie. Und dieser Vorsatz Gottes hat eine zentrale Person als Mittelpunkt. I te postanowienie Boże ma zawsze tą jedną centralną osobę na myśli. Das ist Chrystus Jezus. Tą osobą jest Chrystus Jezus. Es gab keine andere Person, in dem dieser Vorsatz gefasst werden konnte. Nie było żadnej innej osoby, w stosunku do której mogłoby być tego rodzaju postanowienie uczynione. Es gab auch keinen anderen, der diesen Vorsatz ausführen konnte. Nie było po prostu nikogo innego, który mógłby wypełnić to postanowienie Boże. Und dieser ist jetzt unser Herr geworden. A ten właśnie Pan Jezus Chrystus stał się Panem naszym. Es gibt weltweit nur einen Herrn. I na całym świecie jest tylko jeden Pan. So dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir diesen vollkommenen Herrn haben. I my możemy siebie samych określać jako bardzo szczęśliwych, bo możemy posiadać tego jednego Pana. Und durch diesen Herrn haben wir jetzt auch Freimütigkeit zum Zugang zu Gott. I przez tego Pana mamy teraz swobodę i dostęp do tego Boga. Wir brauchen nichts zu befürchten. Nie musimy się niczego obawiać. Wir haben eine vollkommene Zuversicht. I mamy doskonałą ufność. Denn Gott hat diesen Vorsatz ja gefasst. Bo to Bóg podjął tego rodzaju postanowienie. Und er bringt ihn in Christus Jesus auch zur Erfüllung. I on doprowadził to postanowienie do wypełnienia w Chrystusie Jezusie. Und dieser Zugang wird uns praktisch ermöglicht durch den Glauben. A dostęp ten został nam w praktyczny sposób umożliwiony poprzez wiarę. Ja. Gibt es größeres als das? Tak. Czy może być coś większego niż właśnie to? Sicherlich nicht. Z całą pewnością nie. Paulus, in welchen Umständen bist du? Pawle, w jakich okolicznościach ty byłeś? Wenn Gott so allmächtig ist, wenn er so einen Ratschluss gefasst hat, so einen ewigen Vorsatz gefasst hat. Jeżeli Bóg jest tak wszechmocny i tego rodzaju odwieczne postanowienie postanowił, warum lässt er dich in diesen Umständen leben? To dlaczego on dał ci, żebyś żył w takich okolicznościach jako więzień? Die Zeit, wo die Herrlichkeit des Christus und der Versammlung vor der Welt sichtbar wird, ist noch nicht gekommen. Bo ten czas, w którym zgromadzenie i Chrystus w tej chwale będą objawieni, jeszcze nie nastąpił. Deshalb sagt ihr, bitte, werdet nicht mutlos. I dlatego mówi tutaj do nas w 13 wierszu: nie upadajcie na duchu, nie zniechęcajcie się. Mir hat Gott zwar das Geheimnis von Christus und der Versammlung anvertraut, bo mnie zostało to, ta tajemnica Chrystusowa w zgromadzeniu objawiona, powierzona. Aber ich bin trotzdem in diesen Umständen. A pomimo tego ja jeszcze przebywam w tych okolicznościach życiowych. Aber das wird sich ändern. Ale wkrótce to się zmieni. Bo co powiedział Pan Jezus, co mamy zapisane w Jana w 16 rozdziale? W świecie macie wprawdzie ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Drangsal ist das Kennzeichen für Gläubige in der Jetztzeit. Uciski to jest właśnie cecha, którą cechują się wierzący w obecnych czasach. Z drugiego listu do Koryntian jeszcze przeczytamy z 12 rozdziału jeden wiersz. Przeczytajmy wiersz 10, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 10 wiersz. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paulus hatte sogar Freude daran. Nawet Paweł miał w tym swoją radość. Umso mehr wurde auf die Gnade Gottes hingewiesen. Bo będąc w tym, tym bardziej był zdany na łaskę Bożą. Und diese Gnade Gottes wurde dann in Schwachheit vollbracht. A wtedy ta łaska Boża wypełniała się, pokazywała się w tej słabości. Sodass letzten Endes die Kraft Gottes wirksam wurde. Także koniec końców ta wielka moc Boża była działająca i widoczna. Nein, werdet nicht mutlos. Nie, nie zniechęcajcie się. Auch ihr jungen Freunde, wenn ihr ausgelacht werdet, weil ihr Christen seid. No, tak, wy młodzi przyjaciele, nawet jeżeli jesteście wyśmiewani z tego powodu, że jesteście chrześcijanami. Wenn ihr den guten Saatkalender weiterreicht oder die Gutscheine dafür. Albo gdy ktoś podaje kalendarz dalej lub jakieś pisemka. Nein, wir wollen uns alle ermutigen durch diesen Vers, nicht mutlos zu werden. Nie, my wszyscy dajmy się do tego zachęcać i nie zniechęcajmy się. Paulus sagt, die Drangsal nehme ich um euretwillen auf mich. Paweł tu napisał, że te wszystkie uciski on bierze na siebie z powodu nas. Im Dienst für die Nationen bin ich als gefangen genommen worden. Bo ja, wykonując tą służbę w stosunku do wszystkich narodów, zostałem teraz uwięziony. Aber das ist eure Ehre. Ale wiedzcie, że to jest chwałą waszą albo chlubą waszą. Heute die Drangsal des Christus freiwillig auf sich zu nehmen ist eine Ehre. Bo dzisiaj, przyjmując te uciski chrystusowe dobrowolnie na siebie, jest to dla nas chlubą. Was sagt Mose? A co Mojżesz powiedział? Er achtete die Schmach des Christus für größten Reichtum als alle Schätze Ägyptens. On potraktował tą hańbę Chrystusową jako rzecz bardziej kosztowną niż wszystkie skarby Egiptu. In Apostelgeschichte 5 heißt es, dass die Christen sich freuten, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. W Dziejach Apostolskich w 5. rozdziale czytamy o tym, że chrześcijanie z tego się cieszyli, że byli uznani za godnych, aby znosić uciski z powodu Chrystusa. Diese Drangsal ist eure Ehre. Tak, ten ucisk jest dla was waszą chwałą. Paulus sagt nicht, ist meine Ehre. Paweł powiedział, że to jest moja chwała. Sondern er ehrt die Gläubigen und ermutigt sie. I on tutaj mówi do wierzących, zachęcając ich. Wie herrlich ist der Ratschluss Gottes. Jakże wspaniałe jest postanowienie Boże. Welch ein Reichtum des Christus ist damit verbunden. Jakież bogactwo Chrystusowe z tym się łączy. Aber auch welche Verantwortung, diesen Ratschluss weiter zu verkündigen. Ale jakaż też i odpowiedzialność, aby te postanowienie Boże dalej ogłaszać. Ihm im Herzen zu tragen. I nosić je w swoim sercu. Und vor allen Dingen Christus, der der Mittelpunkt dieses Ratschlusses ist. A przede wszystkim, że to właśnie Chrystus jest tą centralną osobą tego postanowienia Bożego. Deshalb geht Paulus auch anschließend ins Gebet. I to właśnie z tego powodu Paweł teraz skłania swoje kolana w modlitwie, damit sie in einem guten geistigen Zustand diese Gedanken im Herzen weitertragen. Aby oni w dobrym stanie duchowym te myśli dalej przechowywali w swoim sercu. Auch wir möchten Herrn danken für diesen ewigen Ratschluss. Również i my chcielibyśmy Panu dziękować za to odwieczne postanowienie. Und seine Gedanken im Herzen tragen. I nośmy Jego myśli w naszych sercach. Aus Liebe zu ihm. I to czyńmy z miłości dla Niego. Vom Herrn, geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że ponownie możemy być wśród was. Chcielibyśmy kontynuować rozważanie listu do Efezjan. Wir wollen miteinander die Verse aus Kapitel 3 lesen, und zwar. Chcielibyśmy wspólnie przeczytać wiersze z 3. rozdziału, a mianowicie Efezer 3, ab Vers 13 bis 21. Od 13 do 21 wiersza. Efezjan 3, 13 do 21. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. In der Apostelgeschichte 18 und 19 sehen wir, dass Paulus in Ephesus war auf der zweiten und dritten Missionsreise. W Dziejach Apostolskich w 18 i w 19 rozdziale możemy oglądać, jak Paweł przebywał wśród Efezjan w czasie swojej drugiej i trzeciej podróży misyjnej. In Apostelgeschichte 20 bittet die Ältesten von Ephesus nach Milet zu kommen. Czytamy również i w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, że on poprosił starszych braci z Efezu, aby przybyli do niego do Miletu. Und da nimmt er Abschied von den Ältesten. I tam on pożegnał się z tymi starszymi braćmi. Er sagt in seinen Abschiedsworten, dass er 3 Jahre einen jeden mit Tränen ermahnt hat. On powiedział w swoich właśnie pożegnalnych słowach, że przez 3 lata każdego z nich on napominał ze łzami w oczach. Er hatte intensiv gearbeitet in Ephesus. A rzeczywiście intensywnie pracował w Efezie. Körperlich, zarówno też i cieleśnie, das befähigte ihn für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Czyli fizycznie pracował, aby postarać się o środki finansowe do utrzymania swojego naturalnego fizycznego życia. Das befähigte ihn auch für seine Mitarbeiter zu sorgen. Ale również też i to dawało mu możliwość, aby troszczyć się o utrzymanie swoich współpracowników. Aber er unterstützte auch noch bedürftige Geschwister. Tym samym wspierał właśnie tych potrzebujących braci i sióstr. Er ermahnte Nacht und Tag. A dodatkowo napominał ich w dzień i w nocy. Er betete Nacht und Tag. Dodatkowo czytamy, że modlił się dzień i noc. Ja, er arbeitete Nacht und Tag. A jeszcze do tego pracował dzień i noc. Und dann hat er noch Vorträge gehalten. A do tego przecież jeszcze on głosił im Słowo Boże. Er hatte das Evangelium verkündigt. On głosił również i niewierzącym Ewangelię. Welch ein aktiver Mensch steht vor uns. Jakiś aktywny człowiek właśnie stoi przed nami. Die Gnade Gottes hatte ihn dazu befähigt. To właśnie łaska Boża go do tego uzdolniła. Wir haben im Gebet zum Ausdruck gebracht. My mogliśmy to też i w modlitwie wyrazić. Dass der Herr uns willig gemacht hat, hierher zu kommen. Że to Pan właśnie sprawił, że mieliśmy ochotną wolę, aby tu na to miejsce przybyć. Der Herr hat Paulus willig gemacht, diesen Dienst zu tun. Również i Pan uzdolnił Pawła, aby tą służbę wykonywał i w ochotny sposób. Und der Herr will auch uns immer wieder ermutigen, durch dieses Beispiel uns so für die Sache des Herrn einzusetzen. I Pan również chce nas zachęcić, aby przez przykład tego jego sługi również też i zachęcić do tej służby ochotnej dla niego. Dann wurden 3 Briefe nach Ephesus gesandt. A następnie wiemy, że były napisane 3 listy do Efezu. Der Epheserbrief, list do Efezjan, den wir vor uns haben. Ten, który teraz mamy przed sobą. Der erste Timotheusbrief, pierwszy list do Tymoteusza. Das Sendschreiben an Ephesus. I również też i ten list zawarty w objawieniu do zboru w Efezie. Die Epheser waren in einem sehr guten Zustand. Efezjanie znajdowali się w bardzo dobrym duchowym stanie. Das sehen wir in Kapitel 1, Vers 15. O tym możemy przeczytać w 1. rozdziale, w 15. wierszu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Das geistige Leben kennzeichnet sich dadurch, dass eine Beziehung zu dem Herrn Jesus gelebt wurde. Te duchowe życie charakteryzowało się właśnie wśród nich tym, że mieli żywą łączność ze swoim Panem. Und dass diese geistige Beziehung ihre Ausstrahlung in die Horizontale auch hatte, zu den Mitgeschwistern. Ale również i ten pionowa społeczność z Panem miała też i oddziaływanie na poziomą społeczność pomiędzy nimi wszystkimi jako wierzącymi. Da gab es keine Sympathie und Antipathie. Nie było tam czegoś takiego jak sympatia w stosunku do jednych, a antypatia w stosunku do drugich. Die Liebe umfasste alle Heiligen. Czytamy, że miłość ich obejmowała wszystkich świętych. Der Epheserbrief ist das Dokument, was uns die größte Tiefe zeigt. A cały ten list do Efezjan jest dokumentem pokazującym tą głębię tej miłości. In den ersten drei Kapiteln haben wir den lehrmäßigen Aspekt. W pierwszych trzech rozdziałach tego listu znajdujemy aspekt pouczający we wierze. Und in den nächsten drei Kapiteln haben wir den praktischen Aspekt. A w następnych trzech rozdziałach znajdujemy aspekt pouczenia w zakresie życia praktycznego. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass der Ratschluss Gottes erfüllt wird. W pierwszym rozdziale mogliśmy już to w czasie rozważania oglądać, że całe postanowienie Boże zostało teraz wypełnione. Kapitel 2 macht deutlich, wie dieser Ratschluss erfüllt wurde. Drugi rozdział pokazuje dobitnie, w jaki sposób to postanowienie Boże zostało też i spełnione. Kapitel 3 macht deutlich, dass Paulus zur Verantwortung dieser Verkündigung des Ratschlusses gesetzt war. A trzeci rozdział pokazuje właśnie, że Paweł został osobą upoważnioną, odpowiedzialną za to, aby całe to postanowienie Boże zostało im przekazane. Der Epheserbrief steht im krassen Gegensatz zum Römerbrief. List do Efezjan jest bardzo wielkim przeciwstawieństwem listu do Rzymian. Der Römerbrief zeigt uns, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Bo ten list do Rzymian pokazuje dobitnie, że my wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. Aber dass Gott in seiner Gnade ein Mittel gefunden hat. Ale że Bóg również też i w swojej wielkiej łasce znalazł odpowiedni środek, aby skierować się do nas. Das Blut seines eigenen ist die Grundlage, damit Gott Gnade üben kann. Krew Jego umiłowanego jest podstawą tego, że Bóg mógł się zwrócić do nas. Glaubt der Mensch den Ausführungen Gottes? Jeżeli teraz człowiek uwierzy w te wszystkie wypowiedzi Boże, dann kommt er in eine ewige Beziehung zu ihm. To wtedy znajdzie się w tej wiecznej społeczności, w tym wiecznym związku z Nim. Im Epheserbrief zeigt uns Gott. List do Efezjan pokazuje nam Boga, dass er in der Ewigkeit für sich selbst einen Ratschluss gefasst hat. Że On w przeszłej wieczności dla siebie samego podjął pewne postanowienie. Er wollte etwas für sein Herz haben. On chciał dla siebie samego coś posiadać, dla swojego serca. Und er zeigt uns, dass wir selbst eingebunden sind in diesen Ratschluss seiner Liebe. I my widzimy, że tutaj jest pokazane właśnie, że On chciał nas uczynić właśnie tymi, którzy byli powiązani w miłości z Jego sercem. W trzecim rozdziale na początku oglądamy najpierw Pawła jako tego, który był uwięziony. In den Versen 2 bis 4 zeigt er die Verwaltung dieses Ratschlusses auf. W wierszach od 2 do 4 pokazuje nam, w jaki sposób on właśnie zarządzał całym tym postanowieniem Bożym. In Vers 5 spricht er von der Offenbarung des Ratschlusses. W 5 wierszu mówi on o objawieniu tego postanowienia Bożego. Verse 6 und 7 sind von einer wunderbaren Einheit die Rede. W wierszach od 6 do 7 mowa jest o tej cudownej jedności. Wiersze od 8 do 11 dotyczą właśnie tego bogactwa, jakie odziedziczyliśmy razem w Chrystusie. A wiersze 12 i 13 pokazują, jak możemy być pewni tego, jak jesteśmy zabezpieczeni. Szósty wiersz jest kluczowym wierszem. Dort wird gesprochen von Miterben, Miteinverleibte, Mitteilhaber. Tutaj mowa jest o tym współdziedzictwie i członkostwie w jednym ciele i współuczestnictwie tej obietnicy. Miterben macht deutlich, dass wir etwas mit anderen zusammen bekommen. Być współdziedzicem to oznacza, że my otrzymaliśmy coś razem z innymi. Wir haben etwas bekommen mit den Glaubenden aus den Juden. My otrzymaliśmy coś z tymi, którzy pochodzą z wiary, z Żydów, aber vor allen Dingen zusammen mit Christus. Ale przede wszystkim otrzymaliśmy to, co jest powiązane z Chrystusem. Miterben bedeutet, dass Christus erbt. Być współdziedzicem to oznacza również, że Chrystus dziedziczy. Psalm 8 spricht davon. Psalm 8 o tym mówi. Aber der Epheserbrief hat uns deutlich gemacht. Ale ten list Efezjan pokazał nam to dobitnie, dass nicht nur Christus alles auf dieser Erde erbt, że nie tylko Chrystus wszystko odziedziczył na tej ziemi, sondern dass wir mit Christus erben. Ale również pokazuje, że my jesteśmy współdziedzicami razem z Chrystusem. Dass es nicht nur das irdische Reich auf dieser Erde ist. I pokazuje, że nie tylko na tej ziemi będzie to ziemskie królestwo, dass wir zu Recht auch das tausendjährige Reich nennen, które z pełną racją tego słowa, z pełnym znaczeniu tego słowa możemy nazwać tym tysiącletnim królestwem, bo tyle będzie trwało, sondern dass es auch der ganze himmlische Bereich ist. Ale również i pod tym określeniem zawarty jest ten cały niebiański charakter tego królestwa. Der nächste Begriff ist mit einverleibte. A drugie określenie, że jest tutaj napisane w tym 6. wierszu, że jesteśmy współczłonkami jednego ciała. Alle Glaubenden in der Gnadenzeit bilden eine Einheit. Wszyscy wierzący z obecnego czasu łaski tworzą jedną jedność. Nieważne, czy oni pochodzą z Izraela, czy pochodzą ze wszystkich narodów. A Chrystus jest głową tego ciała. Dieser Begriff macht deutlich, wie innig die Beziehungen untereinander und zu dem Herrn sind. A te określenie pokazuje właśnie dobitnie, jak ściśle jesteśmy ze sobą połączeni, ale również też i z naszym Panem. A ten związek jest nieodmienny. A trzecie określenie z tego 6. wiersza to jest, że jesteśmy współuczestnikami tej obietnicy w Chrystusie. Das hatte Paulus besonders in Kapitel 1, Vers 1 bis 7 ausgeführt. I to określenie tego Paweł szczególnie opisał w pierwszym rozdziale od 1 do 7 wiersza. Paulus macht uns im Epheserbrief deutlich. I w tym liście do Efezjan Paweł nam dobitnie to pokazuje, dass es um den unergründlichen Reichtum des Christus geht in Vers 8. Że chodzi o te nieodmienne bogactwo, jakie mamy w Chrystusie, o czym mówi 8. wiersz. Jest to całe bogactwo, które jest zobrazowane w tej osobie Chrystusa, ale również też i wszystko to, co Chrystus na skutek tego postanowienia Bożego otrzymał, to w tym jesteśmy też uczestnikami. Do tego należy cała pełnia tych duchowych błogosławieństw. Pierwszy rozdział, 3. wiersz o tym mówi. Dazu gehört die Stellung, die wir als Glaubende jetzt schon einnehmen dürfen. O tym mówi również też i to stanowisko, które my możemy już teraz zajmować jako ludzie wierzący. Efezer 2, Vers 6. O czym mówi 2. rozdział 6. wiersz. Da heißt es, dass wir mit auferweckt worden sind und mitsitzen in den himmlischen Örtern in Christus. W tym wierszu możemy przeczytać: i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Nachdem diese ganze Fülle des Reichtums des Christus vorgestellt hat, i potem, gdy Paweł przedstawił całą pełnię tego bogactwa w Chrystusie, haben wir in Vers 14 gesehen, dass seine Knie beugt. To czytamy w 3. rozdziale od 14. wiersza, że on napisał: dlatego zginam właśnie kolana moje przed Ojcem. Der Gedankenfluss begann in Kapitel 1. Cały ten ciąg myśli rozpoczął się od 1. rozdziału und er bricht sofort in einen Lobpreis aus. I on przekształcił się w taką pieśń pochwalną. Und jetzt, a teraz sehen wir ihn, wie der Mann betet. Widzimy, jak ten mąż Boży modli się. Der Dienst des Wortes und das Gebet bilden eine Einheit. I służba głoszenia słowa, jak również modlitwa, tworzą nierozdzielną jedność. In Kapitel 1 haben wir schon mal ein Gebet. W 1. rozdziale też mamy zapisaną modlitwę. Wir können das einmal gegenüberstellen. Możemy tak porównać ze sobą te dwie modlitwy. Er spricht dieses Gebet zu Gott in Vers 17. On tą modlitwę wypowiada do Boga, wiersz 17, 1. rozdziału. Der Zweck ist, dass sie erleuchtet sein sollten an den Augen des Herzens. A celem tego jest, aby oni byli oświeceni w swoich sercach. Sie sollten die Kraft erkennen, die im Hinblick auf sie tätig wird. Oni mieli poznać tą siłę, która była czynna dla nich. Damit wir den ganzen Reichtum, den er entwickelt hat in Kapitel 1, auch mit dem Herzen erfassen. Abyśmy te całe bogactwo, które przedstawia 1. rozdział, mogli pojąć naszym sercem. Wir sollten erkennen, welch wunderbare Person der verherrlichte Christus für Gott ist. My mamy to poznać, jaką wspaniałą osobą Jezus Chrystus jest dla swojego Ojca. Wir sollten erkennen, welche Segnungen noch auf ihn warten. Mamy to poznać, jakie błogosławieństwa jeszcze na Niego oczekują. Welche Segnungen wir mit ihm genießen werden. I też w jakich błogosławieństwach będziemy współuczestnikami razem z Nim. Wir sollten erkennen, wie die Gedanken Gottes über Christus und seine Versammlung sind. I mamy również poznać, jakie Bóg ma myśli w stosunku do Chrystusa i Jego zgromadzenia. In Kapitel 3 haben wir eine andere Zielsetzung. A tutaj w 3. rozdziale oglądamy przedstawiony troszkę inny cel. Das Gebet ist an den Vater gerichtet. Jego modlitwa została skierowana do Ojca. Die Kraft, mit der hier gesprochen wird, in Vers 16, ist die Kraft, die in uns wirkt. A ta siła, o której mowa jest w 16. wierszu, jest siłą działającą w naszym sercu. Dass wir den ganzen Reichtum auch genießen. Abyśmy mogli też i stać się uczestnikami z radością całej pełni tego bogactwa. Das eine ist das Erkennen des Ratschlusses. Pierwszą rzeczą jest w ogóle poznanie tego postanowienia Bożego. Dazu müssen wir das Wort lesen. Aby to pozyskać, musimy czytać Słowo Boże. Dazu müssen wir über das Wort nachsinnen. I musimy rozmyślać, zastanawiać się nad tym słowem. Wir müssen es in unser Herz aufnehmen. Musimy je przyjmować do naszego serca. Aber dann sollen wir es auch genießen. Ale potem również też możemy cieszyć się z niego, korzystać z niego. In Kapitel 1 ging es mehr um die persönlichen Dinge des Glaubenden. W pierwszym rozdziale bardziej chodzi o te osobiste rzeczy człowieka wierzącego. In Kapitel 2 war es mehr der Schwerpunkt, die gemeinsame Seite vorzustellen. A drugi rozdział bardziej kładł nacisk na przedstawienie tej wspólnej cząstki wszystkich wierzących. Und hier laufen diese Linien zusammen. A w trzecim rozdziale obydwie te linie przebiegają równolegle do siebie, razem. Paulus beugt seine Knie. Tak i Paweł zgina swoje kolana. Aus 2. Korinther 11 wissen wir, wie sehr der Mann gelitten hatte. A z drugiego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, wiemy, jak bardzo ten mąż Boży cierpiał. Wie oft man ihn geschlagen hatte. O, jakże często był zbity. Gesteinigt hatte. Nawet był ukrzyżowany, ukamionowany. Und doch beugt dieser Mann seine Knie vor Gott, dem Vater. A jednak ten mąż zgina swoje kolana przed Bogiem Ojcem. Je mehr wir mit dem Herzen den Ratschluss Gottes verstehen, im bardziej w naszych sercach rozumiemy to postanowienie Boże, umso mehr erniedrigen wir uns. Tym bardziej będziemy samych siebie poniżali. Der beste Beweis ist hier auch der Vers 8. Najlepszym dowodem tego jest wiersz 8, wo Paulus gesagt hat, mir dem allergeringsten von allen Heiligen. W którym to Paweł siebie określa mnie, najmniejszego ze wszystkich świętych. On siebie samego stawia na ostatnim miejscu i mówi o tej niezgłębionym, wielkim bogactwie Chrystusa. Gdy Efezjanie czytali to, i szczególnie starsi wśród nich, czy oni sobie przypominali to spotkanie w Milecie? Gdy on zakończył tą głęboko sięgającą do głębin serca pierwsze przemówienie do nich, to czytamy, że oni tam w tym miejscu wszyscy skłonili swoje kolana. Und jetzt liegt dieser Vater in Christus erneut auf seinen Knien. A teraz oglądamy tego Ojca w Chrystusie, gdy on znowu pada na swoje kolana. Damit sie wirklich diesen Ratschluss, den er ihnen sicherlich vorher oft mitgeteilt hatte, aby w rzeczywistości to postanowienie Boże, które z pewnością on często im przedstawiał, mit dem Herzen genießen. Aby mogli z niego całym sercem korzystać. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja, der Jesus war auf dieser Erde als wahrer Mensch. Tak, Pan Jezus był na tej ziemi jako prawdziwy człowiek. Und ist jetzt der Verherrlichte. A teraz jest jako ten, który został uwielbiony w chwale. Es war eine persönliche Beziehung, die er zu ihm hatte. I pokazany jest ten ścisły związek społeczności, jaką Paweł miał z nim. Ale tu też oglądamy ten wspólny związek tej społeczności. I dlatego on mówi tutaj przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. In Vers 15 wird von verschiedenen Familien geredet. W 15 wierszu mowa jest o różnorodnych rodzinach. Możemy przeczytać jedno miejsce z Księgi Joba. Job 38, Vers 7. 38 rozdział, 7 wiersz. Księga Joba, 38 rozdział, 7 wiersz. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk radosny wydali wszyscy synowie Boży. Gdy całe stworzenie zostało dzięki tej mocy Bożej powołane do istnienia, z radością wykrzyknęli aniołowie w obliczu tej wielkiej potęgi Bożej. Rodzina tych aniołów to niebiańska rodzina. Również też i starotestamentowi wierzący stanowią jedną rodzinę. Również i wierzący z okresu obecnego łaski też stanowią jedną rodzinę. A po pochwyceniu i zabraniu wierzących z tej ziemi będzie na tej ziemi również też i taki czas, w którym Bóg skieruje swoją uwagę na ludzi żyjących na tej ziemi. Dort werden viele ihren Glauben an den Messias mit dem Leben bezahlen. A również i będzie wielu takich, którzy swoją wiarę w Mesjasza będą musieli okupić położeniem swojego życia w ofierze. I oni też stanowią jedną rodzinę niebios. Na tej ziemi będą żyli ludzie. Sie alle haben eine Beziehung zu Gott. Oni wszyscy będą mieli swego rodzaju związek z Bogiem. Gott hat in seiner Souveränität unterschiedliche Beziehungen zu den Familien. A Bóg w swojej suwerenności postanowił, aby były różnorodne związki pomiędzy tymi różnymi grupami tych rodzin. Mit jeder Familie hat eine gewisse Zielsetzung verbunden. I z każdą z tych rodzin powiązał Bóg swój własny cel. Es ist letzten Endes seine Verherrlichung. A ten cel, koniec końców, miał doprowadzić zawsze do uwielbienia Boga. Jeśli jesteśmy ukierunkowani na Boga, to zawsze to będzie prowadziło do uwielbienia. To żeśmy oglądali również też i w tej księdze Joba w 38 rozdziale. Wenn die Engelwelt vor der Offenbarung Gottes in der Schöpfung steht, dann beten sie ihn an. Jeżeli ten świat anielski ogląda tę cudowność stworzenia Bożego, to czytamy, że oni oddają uwielbienie Bogu. Vers 16 heißt es, damit er euch gebe. I 16 wiersz pokazuje nam, aby On nam sprawił albo darował. Bóg ze swojej dobroci i ochoty On nam wszystko podarował. A to, co dotyczy naszego stanowiska, i to, co dotyczy naszego praktycznego stanu, to Paweł teraz tutaj to wszystko przedstawia. Bóg chce siebie jako tego dawcę na nowo uwielbić. I mówi o tym bogactwie chwały swojej. Wenn Gott sich offenbart, dann wird seine Vollkommenheit sichtbar. Jeśli Bóg siebie samego objawia, to jest widoczna Jego doskonałość. Es wird sichtbar, was wir als Geschöpfe erkennen können von Gott. I staje się widoczne to, co my jako Jego stworzenia możemy zobaczyć u Niego jako u Boga. Das ist immer Herrlichkeit. A to zawsze będzie rzecz wspaniała. Wenn ich einen Meister an eine praktische Arbeit stelle, jeżeli ja jestem mistrzem i wykonuję na swoim miejscu pracy praktyczne jakieś czynności, Und ich sehe mir hinterher die Arbeit an, die dieser Meister ausgeführt hat. I ja później przyjrzę się tej pracy, jaka została wykonana. Dann sehe ich, es war ein Fachmann. To mogę zobaczyć i stwierdzić, że ta praca była wykonana w mistrzowski sposób. Es war ein Meister, der dort tätig war. Że to mistrz był czynny. Und so sehen auch wir die Herrlichkeit Gottes. I tak i my możemy w ten sam sposób oglądać chwałę Bożą. Es ist nicht nur ein kleines Segment der Herrlichkeit. To nie tylko jakieś małe segmenty tej chwały Bożej. Sondern der ganze Reichtum der Herrlichkeit. Nie, tutaj jest przedstawione nam całe bogactwo tej Jego chwały. 1. Korinther 13 sagt, wir erkennen stückweise. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pokazuje nam, że my poznajemy wszystko tylko cząstkowo. Wir beschäftigen uns vielleicht mit der Auserwählung. Na przykład zajmujemy się tylko sprawą wybrania nas. Das finden wir in Kapitel 1. O tym czytamy w pierwszym rozdziale. Und je länger wir darüber nachdenken, umso kostbarer wird uns das. I im dłużej się tą sprawą zajmujemy, tym ta rzecz staje się dla nas coraz to bardziej kosztowna. Aber unser Denkvermögen ist so beschränkt, ale nasze możliwości myślenia są na tyle ograniczone, und auch unser Herz, unsere Empfindungen sind so beschränkt, i nasze serce, jak również i nasze odczucia są na tyle ograniczone, dass wir uns immer nur für einen Gegenstand konzentrieren können, że jesteśmy w stanie skoncentrować się tylko na jednym przedmiocie rozważania. Gott hat seinen ganzen Reichtum der Herrlichkeit offenbart, a Bóg objawił całe bogactwo swojej chwały. Und wir sollen jetzt mit Kraft gestärkt werden. A my mamy być wzmocnieni, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Die Kraftquelle ist der Geist Gottes. A tym źródłem mocy jest Duch Boży. Und zwar der innere Mensch. A mianowicie ma być wzmocniony ten wewnętrzny człowiek. Wenn auch der äußere, das was man sieht, verfällt. Nawet jeżeli ten człowiek zewnętrzny, fizyczny, coraz to bardziej podupada, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. To ten wewnętrzny człowiek z dnia na dzień ciągle na nowo się odnawia. Wenn ein neuer Mensch da ist, dann steht das im Gegensatz zum alten Menschen. Jeżeli jest w nas nowy człowiek, to on zawsze jest przeciwstawny temu staremu człowiekowi. Wenn es hier vom inneren Menschen heißt, tak jak jest tu mowa o tym wewnętrznym człowieku, dann steht er im Gegensatz zu dem äußeren, który jest zawsze przeciwstawny temu człowiekowi zewnętrznemu. Der innere Mensch ist aber nichts anderes als der neue Mensch. Ten wewnętrzny człowiek to nic innego jak nowy człowiek mieszkający w nas. Es ist die neue Natur, die wir bei der Wiedergeburt empfangen haben. To ta nowa natura, którą otrzymaliśmy w czasie nowonarodzenia. Es ist also nicht unsere Kraft gefragt, sondern die Kraft des Geistes Gottes. A więc nie chodzi tutaj o naszą własną siłę, tylko o moc Bożą. Jetzt werden unsere Blicke auf den zentralen Punkt des Ratsschlusses gerichtet. I teraz nasze spojrzenia skierowane są na centralne, na centrum tego postanowienia Bożego. Das ist Christus. A jest nim osobiście Chrystus. Er soll in unseren Herzen wohnen. On ma teraz zamieszkać w naszych sercach. Wenn er nur in unserem Kopf wohnt. Bo gdy Chrystus będzie mieszkał tylko w naszej głowie, to to nie wystarczy nam. Jeżeli my chcemy prowadzić owocne życie wiary, jeżeli chcemy zawsze rozumieć postanowienie Boże, to tylko może się to stać wtedy, jeżeli połączymy to z Chrystusem. Er kann nur in unserem Innern wohnen. Durch den Glauben. On może tylko w naszym wnętrzu zamieszkać poprzez wiarę. Indem ich mich im Glauben mit ihm beschäftige, przez to, że ja teraz we wierze będę się nim zajmował, ihm die Zuneigung meines Herzens übergebe, i skieruję do Niego wszystkie moje przychylne myśli mojego serca i w miłości będę o Nim myślał, wtedy On będzie mieszkał w moim sercu. Galacjan, 2 rozdział, 20 wiersz. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ten Syn Boży, który mnie umiłował i siebie samego za mnie darował. Der Herr wohnte in dem Herzen von Paulus. Pan mieszkał w sercu tego Pawła. Wohnen bedeutet zur Ruhe kommen. Mieszkać to również oznacza, że w tym stanie można dojść do zaspokojenia, do uspokojenia. A w dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani różnorodnymi informacjami. Musimy je bardzo mocno teraz selekcjonować. Ale Paulus hat dafür gebetet, dass Christus immer in unserem Herzen wohnt. Ale Paweł zawsze o to się modlił, aby Chrystus zawsze w jego sercu mieszkał. Und nur der Glaube erschließt die unsichtbare Welt. Bo tylko wiara może obejmować swoim spojrzeniem ten niewidzialny świat, die aber trotzdem ganz real ist. Który pomimo tego jest całkowicie realnym światem. Wie kann Christus in unserem Herzen wohnen? W jaki sposób może Chrystus w naszych sercach zamieszkać? Indem wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Przez to, że będziemy w miłości ukorzenieni i ugruntowani. Mit anderen Worten, wir müssen uns mit der Liebe Gottes beschäftigen. Innymi słowy, oznacza to, że my musimy się zajmować miłością Bożą na co dzień. Jeżeli ja będę się z tą nieskończenie wielką miłością Bożą zajmował, wtedy mogę poznać szybko, jak bardzo ograniczonym jestem. Jeżeli o tym pomyślę, że ta miłość Boża chciała, abym ja na całą wieczność w obecności Bożej przebywał, obwohl ich hassenswürdig und voller Schuld war. Pomimo tego, że byłem stworzeniem godnym znienawidzenia, obwohl ich tot war in Sünden und Übertretungen. Pomimo tego, że byłem martwy w grzechach i w swoich własnych przestępstwach, dann übersteigt das Fassungsvermögen. To ta rzeczywistość przekracza nasze umiejętności pojmowania. Wir sollen immer mehr unsere Wurzeln in diese Liebe vertiefen. My coraz to bardziej powinniśmy nasze korzenie zagłębiać w głębokość tej miłości. Jeżeli jakaś roślinka w ziemi zacznie wszerz rozpościerać swoje korzenie, wtedy będzie ona miała bezpieczne i mocne oparcie. Bo gdy Pan Jezus zakończył kazanie na górze, to zaczął mówić o pewnym mężu, który swoje zaufanie położył całkowicie w Bogu, który dokładnie tak uczynił, jak to opowiedział Pan Jezus. I wtedy porównał tego rodzaju człowieka z takim człowiekiem, który swój własny dom zbudował na skale. I czytamy, że wiały mocne wiatry i uderzyły w sztormie na ten dom. Również też i powódź się podniosła w górę. Również i te wody próbowały zburzyć ten dom, ale jednak dom tego męża ostał się. Dlaczego? Dlatego, że on oparł się o Słowo Boże i to Słowo wypełnił. Jeżeli my też i nasze przychylne myśli coraz to bardziej będziemy zagłębiali się w myślach Bożych, wtedy my też nie będziemy rezygnowali ze swojego punktu oparcia. Pod względem nauki to tak możemy oglądać. Werden wir nicht einen Teilaspekt der Wahrheit zulasten eines anderen überbewerten. Nigdy nie będziemy w tym stanie też i bardziej kładli większy nacisk na jedną część prawdy, a zaniedbamy drugą. Sondern in einer ausgewogenen Art und Weise werden wir die Wahrheit festhalten in Liebe. Ale będziemy w zrównoważony sposób trzymali się tej prawdy w miłości. Wir werden auch nicht abheben. My również nie będziemy się wywyższali. Wir werden auch nicht versinken wie Petrus. Ale również też nie będziemy tonęli, tak jak zaczął tonąć Piotr. Wir sind auf dem Felsen gegründet. Dlatego, że będziemy mieli oparcie na skale. Es gibt Christen, die sehr emotional veranlagt sind. Bo są tacy chrześcijanie, którzy są bardzo emocjonalni. Sie sind in Gefahr, die Wahrheit aufzugeben. I tacy są w wielkim niebezpieczeństwie, aby zrezygnować z prawdy i pozwolić, aby bardziej kierowały nimi uczucia. Nie, my mamy sprawić, aby nasze korzenie coraz to bardziej zagłębiały się w miłości Bożej. Diese göttliche Liebe, die sich in der Gabe des Sohnes offenbart hat. Ta boska miłość, która w tym darze Jego umiłowanego Syna się objawiła. Tak jak i korzenie ciągną pożywienie z tej ziemi, w której się zagłębiają, tak też i my z tej świadomości tej miłości mamy wyciągać, ciągnąć w górę pożywienie dla siebie. Das wird uns befähigen, mit allen Heiligen etwas zu erleben. To powiększy nasze błogosławieństwo w społeczności ze wszystkimi świętymi. Wir können etwas ganz privat für uns erforschen. Możemy coś całkowicie prywatnie dla siebie samego zbadać. Aber im Hinblick auf die Erforschung des Ratschlusses Gottes. Ale jeśli chodzi o te badanie tego postanowienia Bożego, to my wszyscy razem jesteśmy w jedno ciało zrośnięci. My potrzebujemy siebie nawzajem, abyśmy mogli wspólnie pojmować tą objętość całego tego postanowienia Bożego. Dazu gehören auch heute. I to jest obowiązujące zarówno dzisiaj, das gute Schriftgut, was wir haben, abyśmy też i te dobre pisma, książki, które posiadamy, abyśmy je zgłębiali. Es waren Gaben, die der Verherrlichte Herr gegeben hat, bo przecież były napisane przez braci mający dary und die hat er uns zum Nutzen gegeben. I Pan darował nam tych braci, aby byli dla nas pożyteczni. Jeżeli wśród nas ktoś powie, ach, ja tego nie potrzebuję, to z pewnością nie będzie to zgodne ze Słowem Bożym. Myśmy czytali również, że i oni wszystkich świętych miłowali. I w ten sposób mogli siebie nawzajem uzupełniać. A co mieli oni teraz pojmować? Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Mieli właśnie poznawać szerokość, długość i głębokość. Es sind sicherlich Hinweise darauf, was der Ratschluss Gottes beinhaltet. Z pewnością te określenia to wskazówki, co zawiera te postanowienie Boże. Breite, kommt her zu mir alle mühseligen und beladenen. Szerokość to może jest to, chodźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Bo Bóg w tym względzie nie czyni żadnych różnic. Każdy jest serdecznie przez Niego zapraszany. A teraz spójrzmy na długość. Kiedy te postanowienie Boże było podjęte? Myśmy już o tym rozważali, zanim jeszcze powstało widoczne naszymi oczami stworzenie. Wtedy został przejrzany ten baranek. A więc to postanowienie ma swój początek w tej przeszłej wieczności i również zdąża aż do przyszłej wieczności. Następnie tutaj w tym 18 wierszu mowa jest o wysokości. Das konnte niemals ein Produkt menschlicher Überlegung sein. To postanowienie Boże nigdy nie mogłoby być produktem ludzkiej mądrości. Są to boskie, wieczne myśli, które z tej chwały niebios pochodzą i prowadzą tych martwych grzeszników do tej chwały Bożej. Es gab nie so große Segnungen als die, die Gott den Glaubenden in der Gnadenzeit zugesprochen hat. Nigdy nie było większych błogosławieństw od tych, które Bóg przyrzekł tym, którzy w tym obecnym czasie łaski stali się ludźmi wierzącymi. A jeszcze ostatnie słowo, głębokość. Jakże nieskończenie głęboko byliśmy pogrążeni. A Pan Jezus wstąpił do tych największych głębin głębokości. To była ta cena, którą Bóg musiał zapłacić, aby Jego postanowienie miłości mogło w tym odpowiednim czasie się spełnić. Vers 19. Spójrzmy na wiersz 19. Da konzentriert sich auf die ganze Liebe des Christus. Możemy się skoncentrować w pełni na tej wielkiej miłości Chrystusowej. In Vers 18 haben wir die Dimensionen des Ratschusses. W wierszu 18 znajdujemy wskazówkę na wszystkie wymiary tego postanowienia Bożego. A teraz w 19 wierszu oglądamy punkt centralny tego postanowienia. Ta ponad wszelkie możliwości pojmowania miłość Chrystusowa. Jeśli tą miłość i tak nie jestem w stanie pojąć, to czy nie pomyślimy, to nie muszę się tym zajmować? Albo? Nie, właśnie Paweł o to prosi, abyśmy się tym zajmowali. Nawet jeżeli w tym naszym ciele tutaj, w którym żyjemy, w tej niskości, nie jesteśmy w stanie w pełni to pojąć, powinniśmy jednak w tym kierunku właśnie kierować nasze myśli i próbować to pojmować. Die Erkenntnis übersteigende Liebe soll vor unserem Herzen sein. I ta ponad wszelkie możliwości poznania miłość powinna wypełniać nasze serce. I jeśli ta miłość Chrystusowa w ten sposób żywy będzie teraz stała przed naszymi spojrzeniami, to sami będziemy teraz wypełnieni tą pełnią Bożą. A nasze serce będzie rozszerzone, abyśmy mogli coraz to bardziej poznawać Syna Jego miłości. To, co od przeszłej wieczności było radością i wonnością dla Ojca, to powinno być przedmiotem mojego i Twojego rozważania. To, co od wieczności również i Twoje serce czyni szczęśliwym, to jest w stanie również i w teraźniejszości uczynić szczęśliwym Twoje serce. I teraz możemy przejść do 20 wiersza. Jest to wiersz podsumowujący myśli, o których poprzednio mówiliśmy. I zaczyna się od tych znamiennych słów: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić. Das ist der allmächtige Gott. Mowa jest o tym wszechmogącym Bogu. Ganz gleich, was wir denken. Obojętnie co będziemy myśleli, er vermag noch mehr. To On jest w stanie jeszcze więcej. Über jedes Maß ist er erhaben. Ponad wszelką miarę, On zawsze jest ponad wszystko wznioślejszy. Ganz gleich, was wir erbitten. Was erbitten, ja. Obojętnie o co będziemy prosili, Gott kann uns noch viel mehr geben von der Herrlichkeit des Christus. To Bóg jest w stanie nam o wiele więcej dać z tej wspaniałości Chrystusowej. Denn in uns ist eine Kraft, die jetzt wirksam wird. Bo w nas teraz jest taka siła, taka moc, która może być czynna, działająca. Wir haben die ganze Kraft des Heiligen Geistes in uns. Bo mamy w sobie całą moc tego Ducha Świętego, der uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus von immer anderen Seiten wieder deutlich machen will. Który te wszystkie wspaniałości Chrystusowe ciągle na nowo z innej strony jest w stanie nam pokazywać. Da ist Christus. Mamy Chrystusa, da ist Gott, der mamy Boga, Christus immer größer machen will. Którego Bóg chce Chrystusa coraz to większym przed naszymi oczami przedstawiać. Göttliche, unendliche Personen. Boskie, nieskończenie wielkie osoby, die dir von ihrer Unendlichkeit etwas ins Herz geben wollen. Göttliche, unendliche Personen. Te boskie, nieskończone osoby chcą Tobie i mnie coś jeszcze więcej do serca darować. Nasze serce jest ograniczone. A jednak oni chcą nam jeszcze coś dodać. Bo my mamy jeszcze w nas mieszkający grzech. Jesteśmy jeszcze do tego za słabi. A jednak Bóg, Duch Święty, chce nam przedstawiać te wspaniałości Pana Jezusa coraz to większe. A jeżeli Paweł to wszystko teraz ogląda, to nic innego nie mogło się w jego sercu pojawić, jak właśnie taka pieśń pochwalna, która w 21 wierszu zaczyna się od tych słów: temu niech będzie chwała. Temu wielkiemu Bogu, który to postanowienie powziął. On teraz wysławia tą doskonałość Bożą. Gdzie jest to miejsce, gdzie On będzie tam uwielbiony? In der Versammlung. W zgromadzeniu. In Christus Jesus. W Chrystusie Jezusie. Er ist der Mittelpunkt. On jest tym punktem centralnym. Durch ihn können wir Gott Lob, Dank und Anbetung darbringen. Przez Niego możemy przynosić Bogu chwałę, dziękczynienie i uwielbienie. Und diese Verherrlichung Gottes wünscht er, sollte ewig sein. I On życzy sobie, aby to uwielbienie Boga zawsze brzmiało na wieki. Sie wird ewig sein. Rzeczywiście będzie ono wieczne. Wenn wir die Offenbarung lesen, finden wir das. Bo gdy przeczytamy to w Księdze Objawienia, to widzimy, że tak będzie. Aber es ist etwas, ob wir von einer Tatsache sprechen, das ist etwas, es ist die eine Seite, dass wir von einer Tatsache sprechen. Z jednej strony jest to, że mówimy o czymś, co jest rzeczywistością, Ale z drugiej strony to możemy to oglądać jako wyraz tego, co jest w naszych sercach. I tak możemy teraz na zakończenie tej godziny te myśli jeszcze raz podsumować. Paweł prosi o tą duchową moc. Die Liebe des Christus sollte lebendig vor unseren Herzen stehen. A miłość Chrystusowa powinna zawsze w żywy sposób stać przed naszymi sercami. A to wszystko ma teraz nas usposobić do tej wiecznej chwały oddawanej Bogu. On prosi, a z tej prośby staje się, przekształca się w uwielbienie. 1. Kapitel, Vers 3 haben wir schon Anbetung. W pierwszym rozdziale, w 3. wierszu już oglądamy uwielbienie. Und jetzt haben wir wieder Anbetung. A teraz znowu oglądamy uwielbienie. Wenn wir in das Herz Gottes schauen, bo gdy spojrzymy w serce Boże, wo er seine Liebe ohne Hülle offenbart hat, gdy On swoją miłość bez żadnej skrytości nam objawił, i coraz to bardziej się w nią będziemy zagłębiali, wtedy będzie to też i również tym, co będzie na koniec wypływało z naszego serca. In der Versammlung, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. I razem z Pawłem będziemy mogli powiedzieć to, co czytamy w wierszu 21 tego 3 rozdziału. Temu niech będzie chwała w zgromadzeniu i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.